naszym domu się dzieje bardzo dużo dziwnych rzeczy, ale wszystko zatrzymałem na ten moment, ponieważ mamy dzisiaj pierwszy dzień 10 dni grozy i w końcu mogę wam pokazać wszystko w jednym materiale. Zobaczcie. Pierwszą z tych rzeczy jest dziwna maska, to jest maska 396. Wszyscy, co oglądali poprzednie 10 dni grozy, a oglądało to prawie 2 miliony osób, znają tą postać. To był pewien psychopata, który po prostu straszył ludzi, żywił się ich strachem i było to mega dziwne. Maska jest pęknięta. Z tego, co pamiętam, ostatnio jak tutaj wisiała, była w zwykłym stanie. I już kilka miesięcy temu byli u nas sąsiedzi, którzy narzekali, że co jakiś czas wisi tutaj ta dziwna maska i przez to boją się ich dzieci w drodze do szkoły. Muszę powiedzieć w sumie o tym chłopakom, dlatego że zaczęliśmy nagrywać całym Miłoszem, a jeszcze nikt z nich o tym nie wie. Ej, Zipek! Chłopaki, zobaczcie, co znalazłem na płocie. O nie, no weź. Weź to, zabierz stąd. Wkręta to jest. To nie jest wkręta, zobacz, taka sama jak my mamy, tylko że cała połamana. No ale jak ty to za sklepu masz? Ej, czekajcie, bo Wiktora nie było rok temu ogólnie w ogóle na kanale, nie? To jest ta sama maska, co? To jest maska psychopaty. Weź 369. Nie fejuj, nie 396, nie fejuj, kurna. No nie wkręcaj, nie? No co? Mordo. Koniecznie się działo, stary. Na co się działo? Ej, ale to poważnie mówisz? Czy tego nie zrobisz? Nie. Znowu jakiś widz? To co wam mówiłem, widzowie, to nie jest pierwszy raz, kiedy ta maska wisi na płocie. Ile już razy? 4 razy już ściągaliśmy. Ludzie do nas przychodzili narzekać, że straszymy ich dzieci. To się wymyka spod kontroli. Ona była noszona, panowie, bo tu jest gąbeczka, która, patrzcie, jaka jest brudna. I wali potem. No weź to zrzuć. Stary, ty jesteś durny. Jest jeden problem ogólnie, dlatego że nie zawsze teraz mamy włączone kamery, nie? I pytanie brzmi, czy cokolwiek się mogło nagrać, bo... Zipek ostatnio montował kamery. Ja naprawiłeś kamery? Tak, wszystko działa. Dobra, nawet nie wiem, jak odpalić ten monitoring. No stary, Zipek tutaj, najbardziej stary, zainteresowany, ja siedzi na telefonie. Stary, mamy straszną maskę, ktoś nam ją znowu podkłada, a ten załatwia sobie sprawę. Tutaj włączasz po prostu, stary, zobacz. I tyle razy ci tłumaczyłem. I Kam1 masz, i masz Kam1, no. I proszę bardzo, datę wpisujesz. A da się zrobić, żeby był czytnik ruchu jakby? Że rejestry momentów tylko, w którym ktoś się rusza. Dobra, jest brama. Godzina 5:30. Z rana. Tak. Wtedy na pewno każdy śpi, stary. Tak, to jest. O 3:00 moglibyśmy nie spać. Tak, ale piąta trzy. Wszyscy... Niektórzy widzowie wstają o tej godzinie, nie? Dobra, zobaczmy. Niby tak. Ej, widzicie? Co postać jest? W czarnym kapturze, dokładnie z tą maską. Nie! Patrz. Nie. Tak, tu są te same. To on to zostawił. Stary, aż mam gęsią skórkę, patrz. No teraz masz do... 5:30, stary, 5:30, no. Obcy typ zostawia maskę i najgorsze jest to, że zdaje mi się, że ma tą twarz, chłopaki. Twarz tamtego gościa, przed mordą, którym nam nas obronił. No to jest przecież on, maski. Zobacz na niego, jest on jest w tej samej postury. Pamiętasz, jak wyglądał w ostatnim odcinku? Uciekać stąd. Ej, co jest? Widzicie jego? Co to jest? Dobra, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Robimy teraz? Pierwsze co, chyba powinniśmy w końcu zamknąć furtkę na klucz. Tak, tak. Ej, ale mi się wydaje, że Jack ją zamykał, panowie. Możliwe jest to, że on miał. To może nie wszedł przynajmniej na chatę, nie? Dobra, zobaczmy to. Grzesiu, w ogóle wiesz, o co z tym chodzi? Bo no stary, ja nie kleję ten tematu, gościu, co to jest za gościu. Wbił do nas na halę, porozwalał nam wszystkie rzeczy, prześladował nas non-stop. No stary, ogólnie masakra. Gordo, nawet gadaliśmy z jego ofiarą. Tak, udzielił nam wywiadu. Tak. Osoba prześladowana przez niego. Całkowicie zapomniałem, faktycznie tak było. To się przestaje robić śmieszne. Ej, nie? Bo na początku. Jeżeli on mi coś zrobił furą, tak kurze. Nie porysował ani nic. O stary, ale co? Ma gniotę! Przywalił! Nie, żartuję. Zipek już tak. Co? Co jest grane? Każdy chyba dostał powiadomienie. O. Mail. Ja maila dostałem. Ale to deal chyba jakiś, czekajcie. 396, 396. Ej, ja to samo mam. Zdjęcie? 396, 396, jakieś takie graffiti. Ja, ale czemu teraz w tym momencie? W jakimś opuszczonym budynku to jest, chłopaki, nie? Gdzie to może być? To jest być? To samo. Stary, ja mam dosyć, nie chcę mi się powtarzać. Trzeba tego co rok temu. Widzicie tą białą deskę? No. W sensie tą niebieską deskę? To jest wycinek z naszego boksa, który został użyty jako podłoga w domku na drzewie. I to jest. Czyli na bank damy, nasz domek na drzewie. Nie gadajcie, że do domku. Ściany na dolnym piętrze, ściany są pomalowane na biało po lewej stronie. Dobra, nawet wiem dokładnie, który ty byłeś rano. Grzesiu, ty byłeś rano w domku, nic nie widziałeś takiego? Nie, nic. Ogólnie jeszcze nie widzieliście na naszym kanale ani razu tego domku na drzewie. Ale po 10 dniach grozy będzie, jak spędzamy tam 24 godziny całym T-Squadem. Więc subskrybujcie. A tymczasem zobaczymy, czy został on zniszczony. Ej, patrzcie! Tutaj jest dokładnie biała ściana, ale bez graffiti. Więc miałem wcześniej rację. Miałeś rację. Ej! Albo... Co? Co jest grane, stary? No, ja pomazał! Cały pokój psychopaty tutaj jest zrobiony. Boks był dopiero odnawiany, panowie. Wiktor, widzisz, co się dzieje? O co tu w tym wszystkim stary, chodzi? Ja i to jest ja odpowiedź na twoje pytanie. Widzę wszystko. Ha, 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 396, no ja pierdziałem. Tęskniłem, słyszę
wasz oddech! Śpicie, stary, śpicie! Jesteśmy jako cel, że śpimy, kurna. Czy to jest groźba, że on nam coś zrobi przez sen? To jest na pewno groźba. Już niedługo mnie też zobaczysz. Ale już go dzisiaj widzieliśmy na monitoringu. No, prawda. Ja chyba chodzi o to, że wprost, nie? Nie, stary, jakby ten gość przede mną stanął, to bym umarł, nie? Wróciłem. Dokładnie w rocznicę naszego ostatniego spotkania on znowu powrócił, znowu gdzieś tutaj jest. Ej, czekaj, Ernest, a co jeśli on chce cię porwać, skoro napisał, że już niedługo mnie też zobaczysz? Ani na moment wy mnie nie zostawiacie, nie? Po prostu śpię, śpicie w tym samym pokoju, idę do kibla, a wy trzyma... Dobra, nie ważne. Ej, co jest, chłopaki? O co chodzi? Kurde, te wasze pranki to już trochę lekka przesada. Co jest? Stary... Otwieram bagażnik. Johnson, naprawdę, to nie jest nasza robota, to napisał ktoś inny. To nie jest prank. Co z bagażnikiem? Otwieram bagażnik, żeby wyjąć narzędzia, patrzę, a tam w śmieciach moje narzędzia wszystkie, moje zdjęcie. Jakie śmieciach? Jaki telefon? Śmieciach. Ja nic nie robiłem, nie? Ja nie wiem, jak chłopaki. Stary, śmieci w samochodzie Johnsona? Niby czemu miałby mieć związek z 3? A kto by wywalił śmieci do jego fury? Kto by miał kluczyki do jego fury, stary? I on nie wie, o co chodzi. Nawet tutaj jest ten znak. Dawaj do fury. Dawaj do fury. Ja też, w jednym zgniłe owoce. Co jest grane? O kurde, w ogóle moje narzędzia są w śmieciach. Ej, chłopaki, nie, chłopaki, ale są dobre. Ej, trochę na luz, nie? Bo to są tylko śmieci, co tam jeszcze jest? Ale patrz, co jest? Zdjęcie moje, jak pracuje? Co? Co jest? Z domu? Patrzcie na to. To jest jakby... Ej, a tutaj to jest Jack. To jest Jack. Dobra, panowie, ja bym nie frikował, nie? To są tylko śmieci w worku. Co? Telefon. Czekaj, to nie jest ten telefon stary? Ty, ale on nie działa. Działa! Grzesiu! Co? Czemu ty... Nie, stary, weź to wyrzuć. O, tak tu śmierdzi. Chodź stąd. 396 rzucił śmieci do Johnsona, a Grzesiu, kurde... Ja a to nie to nie twoje owoce? Nie! A, kurwa, przepraszam. Ej, zobaczcie, jaka tutaj jest data. 1.09.2023. Czyli to jest totalnie jakiś nieaktualny telefon. Mnie ponad półtora miesiąca temu, stary, nie? No. Dzisiaj jest 17, jak to nagrywamy. Widzowie widzą ten odcinek 20 najprawdopodobniej. Rozumiem, jakby był 3.09, nie? A czemu 3.09? No bo 3, 9. A co to był za dzień? I 6, nie? W takim razie to jest piątek. Jak sprawdzić? Nie wiem. Ej, sprawdźmy, co robiło nas na kamerach, stary. Byliśmy wtedy, nagrywaliśmy odcinki w szkole. Okoła! Nie było nas w domu, nagrywaliśmy odcinki szkolne, co jeżeli to jest data, która właśnie może wyjść na monitoringu, że on tu był na przykład, czy... Czyli musimy znowu wrócić do monitoringu, mogliśmy sprawdzić w sumie wszystko. Ale czekajcie, czy są tak długie nagrania? Czy są tak długie? Montowałeś wtedy ten monitoring, on działał wtedy, stary. No właśnie. Ale są zapisane pliki? Przecież to jest miesiąc wcześniej chyba, tak? Jest wszystko, stary. Mamy dużą kartę w środku kamery, no. Dobra, stary, jaka to była data dokładnie? Dobra, ej, jest tutaj trochę nagrań. No, stary, o której to? Druga 19. Ej, Danon. No, weźcie, zobaczcie, co to jest. Co tam, Danon? Czekaj, włączcie. Co? No. Kurde, jest lipa. Czemu? A gdzie jesteś? No, stary, jestem za Warszawą z jakichś 60 km. No, kurna. Co? Dobra, mamy tam kawałek. Chłopaki, to może być jego sprawka. Ale jest okej wszystko? Dobra, Daniel, wysyłaj się. Siedź w samochodzie i zamknij wszystkie okna, zamknij drzwi. No wyrąbane teraz ten monitoring. Ale czekaj, czy ty złapałeś flaka, czy koło ci odpadło? Bo koło to wiesz, to jest... Dobra, lecimy. Bierzemy narzędzie i do ciebie jedziemy. Dobra, panowie, trochę pojedziemy, nie? No 60 km, teraz są korki. Ciasno, no. Kurde. I jeszcze się tutaj... Ej, sobie ja mogłem prowadzić, możliwe jest najmniejszy. O, dawajcie na jakiegoś McDonalda jeszcze Danonowi, tak, żeby mu humor poprawić. Panowie, stoi. Tak. To jest jego fura, no. Ej, Daniel! O, stary. Pa. Co się stało? Czemu tak długo? No, ale czasem... Mordo, były korki, stary, tak, kurde. Kosów się odwaliły, nie wiem, gdzie jest moje koło. Jakie ślady są, w ogóle zobaczcie. Bez koła jechałeś kawałek. A no, bez kitu, patrzcie. Czyli koło odpadło mu już tutaj. Nie no, stary, jakie... Ten... Aj, no nie wiem, już teraz. A gdzie jest to koło? Wiem, no nie wiem, gdzieś przytaczony polecam. Mordo, czemu na takiej zadupie pojechałeś? Ej, chyba tam leży, patrzcie jak daleko. Daniel, pokażę ci coś. Patrz, to jest w domku na drzewie teraz. Ktoś pomarzał cały domek, Johnsonowi podłożył jakieś rzeczy ogólnie. Stary, nie widziałeś? To znaczy tylko jedno. Nie działo się nic dziwnego, stary, w trakcie. Nie widziałeś kogoś kątem oka albo... No właśnie, a ktoś ci mógł odkręcić to? Bo może kogoś powiązane. No, stałem tak z 10-15 minut na stacji benzynowej po drodze. No skoro przejechałeś tyle kilometrów i tutaj ci odpadło... Dzisiaj, akurat teraz, a on był wczoraj u nas. Za dużo faktów takich się łączy, nie? No musimy ci jakoś zamontować teraz koło, nie? Ja chciałbym...
jednak pojechać. Z tym, dobra, czyli tak musimy ci pomóc podnieść furę po prostu, bo rozumiem, że nie masz lewarka. A macie jakieś narzędzia? No nie, ale jest nas czterech, nie? Może nam się uda ją podnieść. Ale trzeba jeszcze znaleźć te śruby, Ej, ta akcja jest mega powalona i to już jest, wiesz, to mógł być poważny wypadek, dobra, nie? Dobra, mam. Ej, ja mam dwie. Ile kto ma? Ja mam tutaj cztery. O, dobra, to cztery, to wystarczy. Nalajcie się, na to się. A nie podniesiemy tego faktycznie? Nie ma narzędzia, puste. Nie, stary, tam jest, on już ma lewarek. Jest ten. No, znalazłem, pod siedzeniem leżał. Kurde, dobrze się Dananowi udało pomóc. No, to prawda. Ej, mieliśmy coś zrobić. Mieliśmy zobaczyć laptopa. Faktycznie. O kurna! Nagrania. No, chłopaki. Zimno, co? No. Dobra, czyli musimy zobaczyć w takim razie nagranie z 1 września, tak? Dobra, i gdzie wykryło ruch? Okej. Nie, patrzcie. Chłopaki, on normalnie wszedł sobie jak do siebie. Gdzie on idzie? Stary, mnie przeraża to w ogóle, jak on wygląda, jaki... No stary, zmieńmy kamerę, zobaczmy, gdzie teraz poszedł. Ej, wchodzi po schodach. On nie, gdzie on idzie? Idzie korytarzem, Zipek. Idzie do ciebie, mam wrażenie, że idzie do twojego pokoju. Widzisz, że ktoś tam jest teraz? Nie, no stary, to było 1,5 miesiąca temu, teraz... Ale przecież rano też tu był, on może się... On może być gdziekolwiek, nie? Stary, on jest u ciebie w pokoju. Czego on szuka w moim pokoju? Zostaw tam. No, on się rozgląda. Co, gdzie on idzie? Stary, po co on wchodzi do twoich tej garderoby? Tam jest strych, stary. On wchodzi na strych. Przebrać się. Zaraz wyjdzie. Na chirku on się przebiera. Ja myślę, że on... Nie, stary, ruch wygasł. Ja myślę, że on jest cały czas tutaj. No przestańcie, kurna, no to nie jest śmieszne, nie? Dobra, ale sam tego nie sprawdzę. Chłopaki! Ale w sumie... Co? Mów trochę ciszej, on może stawić stary, serio, nie? Sorry. Ej, bo ogólnie w pokoju Zipka to było miesiąc temu, więc czego my tam chcemy szukać, nie? Stary, ja na twoim miejscu bym... Światło zgasło. Ej, korki wywaliło. O kurna. Co robisz? Jest zupełnie ciemno. Ej, czekajcie. Ja się zaczynam bać. Do ściany, do ściany. Nie ma żadnych odgłosów, nie? Korki wywaliło. Słyszysz? Ktoś jest? Czekajcie, czekajcie. A to jest Johnson? Nie. Musimy zobaczyć. A pojechał. Patrzcie tu. Patrzcie tu. Kule od bilarda. Tam, patrz w telewizorze. Przebiegł. Czemu nie... O Jezu! 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 Co mi się... Wszystko do pokoju Szybka! O kurna, nie? Ale jazda! Co robimy, kurna, nie? Weź. Nie wiem, co wy robicie, tym co ja robię za to, nie? Ale panowie, drzwi się otwierają do zewnątrz. Co robimy? Ja pojedzie. Zapytajcie, kto tam? Ej, mam pomysł, panowie. Dawajcie, ja wezmę coś i wylecę na niego, walę go w ryj. Darek, czyli idź, raszuj. Jak otworzy, to od razu walę. Czekasz, będzie cisza. Dobra, musimy to otworzyć. Na 3, 4. I ja walę. Lecimy. 3, 4. Nie było. Nie ma go. Dobra, co robimy? Stary, no trzeba światło. Światło włączyć. To jest numer jeden. Może on się boi światła? Ej, manga mnie krypuje, że w ogóle jesteś w tym pokoju jeszcze zamknięci dodatkowo, nie? Gdzie on wszedł i stary jeszcze poszedł na strych. No. Proponuję, dobra. Zejdźmy, zapalmy światło i tu wróćmy i sprawdźmy, co jest na strychu. Cicho. Powiedzcie, taki ten zapach, taki spalenie. Tak, wszędzie śmierć. Co się dzieje? Widzicie to? Tam się pali coś i ktoś się kręci dookoła. Stary, nie? Pa. Nie mam pojęcia. Co to? Chowa się. Dobra, chyba poszedł. Poszedł? Chyba tak. Jak my możemy chodzić bez żadnej broni? Poszedł już? Stary, chodź. O kur... Co? Ej, on wyszedł. Wyszedł. Ej, on się to boi. Zaczekaj drzwi, stary, szybko! Weź. Zamknijcie tamto. Ej, zamknęliśmy to. Chłopaki, jesteście? Co jest? Chłopaki, co tu się dzieje? Tu jakaś straszna postać chodziła po tej chacie. Ej, tam coś był? Nie. Tam się ruszają? Co jest? Nie, to wiatr. Nie, wydawało ci się, stary. Czemu tu siedziałeś? No, ktoś tu chodził, nie wiem, zgasły światła, ktoś tu chodził. Czemu ty masz sztuczny pistolet, Grzesiu? To nie jest sztuczna kurki, on działa. No. Idziemy zapalić... Chłopaki, korki. Tak, idziemy zapalić korki. No, ale na pewno zamknięte okna i tak dalej. Tak. Na pewno? No, a co jeszcze mogło być otwarte? Ja to nie wiem. Te drzwi, tutaj.
Patrzcie. O kurde. O! Zamykaj. Mamy problem, nie ma klucza. Nie ma klucza. Nie ma klucza, chłopaki, tutaj. Czekajcie. Dobra, włączaj korki. Czekajcie, zabarykaduj go. Dobra, jest. Jest gif. Dobra. Trzymaj. Próbuję. Gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz? Stary, długo nie wytrzymam. Co z tym kluczem, no? Nie wiem, nie znalazłem. A, chwila, ja mam, czekajcie. Co ty? Co? To dawaj, otwórz, zamykaj. Otwórz się, otwórz. Dobra. Poszło. Jest. Dobra, to teraz musimy sprawdzić w końcu pokój Zipka. Stajcie sobie z tym sprawę. Ja jestem tak skrypowany teraz, nawet jak się pali światło. Mordo, to jest działeś, strach chodzić po chacie. Mówiłeś, że to są żarty, mówiłeś, że to są żarty. Przepraszam, nie? No. Przepraszam. Dobra. Teraz musimy w takim razie w końcu otworzyć ten strych, zobaczyć, co jest na górze. Kurna, no. O kurde. Co jest? Panowie. Co jest? Strych jest uchylony. Ja pierdziele, stary, to jest chora akcja. No, a to nie jest pierwszy raz, kiedy ten strych już jest otwarty. To oznacza tylko jedno. Ja wcześniej myślałem, że wiecie, ktoś z was to otwiera na przykład. Stary, przysięgam, że nie. No, ale teraz nie mamy... Nie wiedziałem, że to jest strych nawet. No, Wiktor, ja wiem, mamy już dowody teraz, że to robi ktoś inny, a konkretnie 396. Więc czy uważacie, że to jest moment, w którym powinniśmy w końcu sprawdzić, co jest na górze? Nie, stary, nie, ja sobie tutaj normalnie dzisiaj pójdę spać w tym pokoju z otwartym strychem. Nie, ten pokój Zipka, którego nikt nie chciał od początku, bo tutaj był strych. Nigdy tu nie byliśmy, tymczasem strych, nie? Dobra, dobra. Otwieraj, otwieraj. O, czekajcie. Dobra. Jak to się blokuje? Jak to się blokuje? Ej, czy ty Zipek kiedyś słyszałeś taki dźwięk? O, kurde! Ej, a wiecie, że ten strych jest bardzo duży ogólnie? W sensie, my z Jackiem zauważyliśmy jedną rzecz, że tutaj jest tak duża przestrzeń. No. Dobra, to ci dawaj. Chłopaki, to jest ogromna przestrzeń, ale tu nikogo nie ma, jest bardzo... Co to jest? Co? Ej, no dawaj, wchodź tam, musicie stary, to zobaczyć, spuść. Musicie to zobaczyć. No dawaj. Co to jest? No właśnie, chodź no! Kurde, co tu się dzieje? Ile tu jest w ogóle rzeczy? Ej, chłopaki, dawajcie! Jakieś pudełko się dzieje. Co to jest za dziura w ogóle? Co to jest za miejsce, stary? Ej! Jaka tu jest przestrzeń gigantyczna! Zipek, ty wiedziałeś, że ty masz taki penthouse tutaj w pokoju? Ej, Zipek, tutaj jest twój kot za 400, który szukałeś od miesięcy! Grzesiek! Ale to kto go tu schował? Ja go dałem Grześkowi i... Ale mówiłem ci, że chłopaki go wzięli. Ej, dobra, Mr. G, jedna rzecz. Ty teraz nagrywasz straszne filmy. No. Powiedz mi jedno, czy to jest jakaś twoja taka przestrzeń do nagrywania strasznych filmów, gdzie chillujesz, żresz pizzę? Nie dojadasz nawet, stary. Pod moją głową? Znaczy nad moją głową właściwie. Grzesiu. No chyba oszalałeś, stary. To jest chyba moment, gdzie... Co? O kurde. Czemu stary... tutaj są nasze foty? Ej, i to jakie ładne, ale stary. Ale to się strasznie zaczyna. Z merchu. O-o. O-o. Kto to? O-o. Jakiś nieznany. Halo? Nieznany numer. Halo, halo? A kurier. Kurier. No. Ja pierdziele. W takim momencie czaić tak. To? W ogóle jaki tu jest syf, tu nikt nie sprząta. No, dziwisz się? To jest strych. Panowie, znaczy... skupmy się, no, przecież tu są normalnie, tu jest żarcie, tu ktoś koczował kilka dni. Ale po co widzisz jest... komuś tutaj? Stary, w ogóle, ale obczaj tu. Jest komputer, jest odtwarzacz, telewizor. Ej, jest jedna z naszych kamer. Czyli miał dostęp do monitoringu. To jest mega creepy, chłopaki, no. Nie? Co jest w ogóle na tym strychu? Ej, zobaczcie. Rysunki. Rysunki małych dzieci. Lat, czekaj. Zobacz, stary. To są te same, co z winiarni. Zobacz. Książki z 1984 roku. Zobacz, jakieś dziwne zapiski. Nie wiadomo, o co chodzi. Ej, tutaj są całe siatki różnych starych dokumentów. Patrz, co to jest? O kurde, Zipek, co ty robisz? Chłopaki, patrzcie na to. Co jest tam? Chłop, co znalazł? O, shit. Co? Nie. Jakie co? Przewalone. Co to jest? Nic mi mądrego nie przychodzi do głowy. Boże, stary, tego jest mnóstwo. Jakie do kogo jesteśmy podobni? Co tu jest napisane, nawet nie wiem. Jak się nienawidzę, jak ja nienawidzę bachorów. Stary, a pokaż to poprzednie zdjęcie. Tam jest napisane nic co mi Bardęga nie ja pierdzielę! Z języczkiem? O fu, ale obrzydliwe. Ja przeryty psychol, przeryty psychol, nie? Stop, 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 panowie. Co? Stop. Co to tu robi? Ja to przecież tyle czasu szukałem w tablicy. Zobaczcie, ma wszystkie kroki wypisane. Zadania, cele. Malować, czytać, opowiadać, budować Lego, co? Widzicie? Całe plany jakby. No Lego, przecież był odcinek z Lego ostatnio. Panowie, to może być jakaś wskazówka. Jeszcze przez 40 lat się od niego nie odczepię. Od nich nie odczepię. Stary, poczekaj. To chodzi o, to się... o rodzinę. Pokaż to zdjęcie, pokaż to zdjęcie poprzednie. Pokaż to, to i to nie zdjęcie. Nie wiem, czy chcę. Nie, stary, patrz, poczekaj, zobacz. Jakie nienawidzę bachorów. Weź, stary, nie, ale nie mogę. Czy na każdym zdjęciu w tym pudle jest jakiś napis? Na każdym. Patrz, patrz ile tego jest.
Tu jest tego od groma. To on musiał to robić parę miesięcy. Panowie, tu jest chyba rozwiązanie. Czekajcie. Co tu jest napisane? Obserwuję Zipka za każdym razem. Nie! To on jest głównym nie! celem. Nie, 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 nie piszę. Jest tak przystojny. Dobra, chłopaki, wróćmy do tego, bo to mnie najbardziej creepuje z tych wszystkich rzeczy. Czemu to jest mapa? Nasze zdjęcie i co to? Ale czemu tu są takie głupie zdjęcia? Patrzcie na zdjęcie Jack. Oj. O, coś właśnie popsułem. A jak on się skapnie, że my tu wyszliśmy, to mamy przesrane. Stary, nie, nie. A to nie jest tak, że on chciał, żebyśmy tutaj przeszli, stary? Stary, poczekaj, zobacz, zobacz to. Byliśmy na domku na drzewie. No. Czy to nie jest domek na drzewie? Znaleziona maska. To jest nasza działka? Ej, tak, patrzcie, to jest połączone tak jak mapa, a tutaj to jest plan domku na... Nie, to jest plan naszego domu. Naszego domu. Czyli tutaj jest nasz dom na działce, tutaj jest domek na drzewie i tutaj jest jakiś X. O co z tym chodzi? Dobra, to jest dziwne. Zobaczmy lepiej ten laptop. W ogóle on wziął zdjęcia chyba z neta, a zobaczcie, moje zrobił mi. To ej, jest właśnie! Moje. O co czemu chodzi? Tylko moje Grzesiu! Jest? Czemu? Jeżeli ktokolwiek z nas zniknie nagle z tej serii w tajemniczych okolicznościach, to Mr. G, którego jako jedyne zdjęcie jest zrobione z ukrycia, czyli jego już wcześniej śledził. Znaczy nie, stary, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. To leci po kolei. Znaleźliśmy maskę, domek na drzewie przez dom i Mr. G jest pierwszy. Jakby zaczynasz, stary, całą ścianę. Cały cykl. Cały cykl, nie? Potem jest Ernest tu, Zipek, no ja jakby na koniec. Nie? I jest, już... ale jesteś podglądany. Jesteś trzeci. Przestań gadać, to w tą stronę idzie jak już, ja jestem ostatni. No jak, stary, jak ty jesteś bezpośrednio z Grzesiem połączony? Nieprawda! Ej, ale jest maska i to nie jest ta maska. No, to jest, to jest nie? To jest inna maska. Co ty gadasz? To nie jest ta maska. Zipek, czy właśnie włączył się komputer? Mhm. O kurde. To nie nasz komputer. To jest nielegalne chyba, nie? Że wchodzimy komuś na... Stary! Zipek, to jest nielegalne? Ktoś nas... mieszka na strychu ktoś nad nas tobą. Ktoś podgląda, stary. No. Wszystko jest straszne i w ogóle. No. Tymczasem typ zabrał sobie pałki ledowe i jadł pizzę. Dlatego nie mamy pałek ledowych. No. Bez kitu. Dlatego znikają codziennie. Wiesz co jest jeszcze śmieszniejsze, że zawsze Zipek sobie spał tutaj, tak, pod tak, tym tak. miejscem. No. Weźcie, przestańcie, bo mi naprawdę zaraz zemdleję, nie? To jest kurde obrzydliwe. Ej, chłopaki, no, to są nasze imiona, co? Każdego członka ci składu. Daniel, Jack Frost, Johnson, Mr. G, Paweł, Tricus, Wiktor, co Zipek. Tu jest? Dawaj, weź we mnie najpierw. Wszyscy, no. Ile tak, stary? Patrzcie! Wszystko posegregowane. No. Nowa zabawka. Nowa zabawka? M4. O co chodzi? I czemu ktoś mi nagrywa, kurwa? Wiktor, patrz. To jest normalnie jak graliście stary, w FIFA? Zobacz. Ja też tak Grzyś grał w FIFA. Grzyś grał w FIFA, ja grałem powalone na gitarce, to jest, dobra. Kiedy to było? 20 września, stary. Czyli prawie miesiąc temu. No tak była data na tym pliku. Czekaj. Czyli chłopaki grali tutaj na gitarze tego dnia? A zobacz tą datę u wszystkich z nas. Dobra. Mr. G, 20. Aż dwa przyjdą. Dawaj, ha. Co to jest? Ej, normalnie z salonu z bilarda. Ja grałem w bilarda. A, Grzesiu, ćwiczysz sobie. Widzę pomiędzy. No tak, i potem... To jest dla was śmieszne? Stary, to nie masz się co śmiać. Ej, ty codziennie grasz w bilarda w sumie o tej godzinie, nie? No. A która to jest godzina? 20:13. Ja pierdzielę, masakra. A nawet tą samą koszulkę miałeś, nie? No. Dawaj Zipka, dawaj, zobaczymy, stary, jak już lecimy to po całości. Mój mały sąsiedzie? O, tak, on tu... Ej, czyli on tu mieszka od miesiąca? Stary, to nie dłużej, jest, chyba to nie jest w ogóle śmieszne, nie? Ja, on tu mieszka od ponad miesiąca. No, nagrywał wszystko, nie? W kuchni, dla każdego z nas, jestem w kuchni. Co robisz? Jedzonko podgrzewasz. A, no. Stary, to jest twoje jedzenie! No to, co ja zawsze jadam. Ja pierdzielę. Kolejny raz mi ukradłeś żarcie, Zipek. A ty? Walewski tu. No, ciekawe w sumie, co robiłem. 20. I dobra, trzeba będzie zobaczyć wszystkie daty, nie? No stary, nawijasz o, sobie, nie? No, chłopaki, Haunted House! Teraz pasuje ta nuta w opór, nie? Z tymi plikami w ogóle. Ej, co jest? Patrzcie! What? Wywaliło. To jest dziwne. Dobra, a zobaczmy kolejne dni. 21. Znowu, kolejna rzecz. Uwielbiam jak gra, co? Ej, czy ty każdego dnia, stary, grasz? Albo robisz coś w swoim pokoju o tej samej godzinie? No po nagrywkach zawsze sobie chwilę, wiesz, ten, no teraz dużo robię muzy i tak dalej, no to codziennie ćwiczę gitarę, ćwiczę nawijanie. Widzowie, serio? Obserwujcie muzykę, no. Może nawet Mr. Jimmy się dogra do jakiejś nuty. No tutaj po... Może tak się zdarzy kiedyś. O! O, ćwiczenia! No i widzicie? A wy mówiliście, że ostatnio nie ćwiczę, teraz jest dowód. Ale w sumie nie wiem, czy się powinienem cieszyć, że w takich okolicznościach mam dowód, że dla mnie to w ogóle nie jest śmieszne, nie? Ja nie wiem w ogóle, jak wy możecie to oglądać z takim uśmiechem, nie? Dobra, ja mam dosyć oglądania tych filmów. Dobra, wiecie, to nie... O! Co? Co? Co się stało? Ej, ktoś zamknął. Stary, ja stąd idę, kurna. Ktoś zamknął, stary, strajk. Ej, chłopaki, czy to tutaj było? Mosto. Ona musiała spaść z sufitu. Żartujecie. Ale to nikt nie patrzył na sufit, jak wchodził? No nie, ja jeszcze nie patrzyłem, co tutaj jest. Czyli no jest ci, że jest więcej?
Ej, co jest? Coś nawalało. To nas zamknął, stary! Nie ma pojęcia! Ale nie, stary, weź tam nie podchodź. Ej, co jest? O! No nie, no! Jaja jakieś, kto to włączył? Nie wiem. Co? Co się dzieje? Co się dzieje? Halo? Daniel? Zamknęliśmy się. O, Daniel! O, Daniel! Daniel, powiem ci tyle. Ratujesz nam dupę. Chwila, czy to ty nas tu zamknąłeś? No jak, kurde, darliście mordę, to przyszedłem. To w takim razie, skoro to nie ty niby, to kto nas zamknął? Co to jest za pokój? No to może z tym... Nie byłeś nigdy na strychu? Tutaj są nagrania wszystkich, łącznie z tobą, zapisane na tym komputerze. Co ty jest gadasz? Tutaj kolejna maska. Wszystko widać było, co robiłeś w pokoju, morda. Wszystko. Wszystko? No. A to nie jest ta maska. To jest ta maska. To nie jest ta maska. To jest ta maska. To jest inna maska. To jest ta maska. To jest inna maska. To jest inna maska, to prawda. Teraz widzę po policzkach. To jest inna maska. To jest inna maska, no. Ej, w takim razie o co chodzi z tą drugą maską? Czy to jest jakiś inny gość? Czy właśnie wpadliśmy na trop innego zupełnie człowieka? Może to bracia są. Nie mam pojęcia, ale wiem tylko jedno, że to coś, co wcześniej już rozkminiliśmy, przedstawia domek. Czyli idziemy do domku? Musimy iść do domku. Nie do domku. Że mówisz, że to jest domek na drzewie? No to tak. Jest domek na drzewie. Jest na drzewo, jest domek. I stary, to jest... całe jest mapa naszego ogrodu. Tu jest dom, czyli tu jest domek dobra, na drzewie. Dobra, dobra, dobra. To, no, to co to jest X? Ja no, wiem, co X, to jest. Stary, to X to jest miejsce, w którym coś jest ukryte. Tak, to jest, że trzeba obkrążyć dookoła domek. Zobaczcie, dookoła. Czyli od drugiej strony drzewa. No. On to wszystko dla nas, kurde, przygotował. I pytanie brzmi, czemu chce, żebyśmy wykonywali jego polecenia, nie? Czy to nie jest rozwiązanie zagadki? Dobra, w takim razie teraz pora iść do domku. Widzowie, chyba was nie zdziwi, że nikt z nas nie spał w domu, ponieważ po prostu po tamtym wieczorze było zbyt strasznie i stwierdziliśmy, że sprawdzimy wszystkie rzeczy już rano. Pierwsze, co musimy zrobić, to po prostu sprawdzić domek na drzewie, nie? Dlatego, że ostatnio pod domkiem na drzewie... Najpierw to musimy było sprawdzić coś zaznaczone. Dom. A, bez domu, kitu, zobaczyć, no. Zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Ja się boję szczerze, wiecie, możliwe, że jest ochotę. Cały zdemolowany, tak jak pierwsza hala, pamiętacie? Nie, znaczy druga hala. To nie jest naszych. Powiedzieć, że... Łukasz był w domu? To patrzcie w ciemno i to jest w ciągu dnia, jest tak ciemno w tej chacie. Ona od początku miała taki trochę dziwny klimat, prawda? Dobra, i co? Coś się stało? Widzicie jakieś... Ej, czekaj sekundę, bo mi coś mi... Co się dzieje? Nie wiem, kamera coś nie działa. Nie, stary, tak. Coś jakby klatkuje, stary. Za ciemno jest. Światła nie działają? Nie. To cały czas nie ma prądu. Kurna. Czyli on tutaj był i odłączył, ale nie, świeci się LED składu. Chyba pękną żarówki. Ej, że tu się nie świeci? A, przepaliło się. Wszystko przepalone? Czyli były jakieś skoki napięcia, to znaczy, tak? Nie no, chłopaki, wszystko wygląda? Tak. Ej, ale tam był X, chłopaki. Czy możemy zakładać, że skoro tam był X, to tam jest coś ukryte i już teraz zabrać ze sobą jakiś kilof i łopatę na przykład? Stary, zawsze na mapach jest coś zakopane, to jest X. Zawsze. Więc ja bym wziął od razu. Dawaj, tym bardziej, dawaj właśnie że łopatę. Ja nie chcę tej chaty. Jest tu ciemno, strasznie no. I ta postać ale może być zawsze. No, bo ja nie chcę działać. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio wypuściliśmy na naszym sklepie tskład.pl takie oto bluzy z klaunem haftowanym z przodu, graficzką z tyłu, 10 dni grozy. Nagrywamy promocję tej koszulki. O, zobaczcie, jaka ona jest zarąbista, cieplutka i wszystko możecie dostać na tskład.pl. Dokładnie. Cała pierwsza partia się wyprzedała, więc dodajemy ostatnie 75 sztuk do kupienia, więc jeżeli chcesz, to możesz ją teraz kupić po raz ostatni, bo już nigdy więcej nie będzie dostępna. A teraz wracamy do filmu. Dobra, pora kopać. Tylko gdzie? Pamiętacie? Domek był taki ej, zaznaczony. Było coś takiego? Nie. Pokój jeden, pokój dwa. Nie było. Pokój trzy. Stary, pokoje naznaczone. Ej, było coś takiego, że był ten domek i taka linia w tą stronę. Ale nie, bo było drzewo. Chłopaki. Było drzewo. No było tutaj drzewo. Czyli prawo drzewo. Czyli tu. A to nie jest ta górka po prostu, jej nie było wcześniej na ogrodzie. Nie było i na 100% panowie. Chłopaki. Ktoś to chciał jeszcze zakryć trawą, żeby wyglądało bardziej legitnie. No, uważam, ale tutaj nic nie było, nie? Ej, od razu coś słychać przecież. Chłopaki. To jest świeżo zakopane. Ktoś zdecydowanie to zostawił tak, żebyśmy na 100% to znaleźli. Czy to jest trumna? Nie no, we. Mam nadzieję, że nie, Mr. G. Nie, no to jest bo wiem, że ty sprowadzasz takie rzeczy. Tu była jedna znaleziona, duża. Tu obok mała. Ale to jest stary zakopany dopiero co i specjalnie tak, żebyśmy to od razu znaleźli. No, no, nikt się nie postarał, żeby to zakopać. No dawaj, dobra, wsuwaj, chłopaki. Co tu jest? Ej, to jest nasza skrzynia chyba. To jest skrzynia, która była w chacie. Normalnie w tle w kuchni. To ten gość zabrał naszą skrzynię. Co? 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 Zobacz, to jest przesada. Co? Historia Polski. Historia Polski, no. Strzegą. Czego strzegą? Co to jest właśnie, to drugie? Wszędzie są zapiski, chłopaki. Pani Danuta z panem Zygmuntem. Chłopaki, pana to. Co? Ej, chłopaki, stary film. A no znaleźliśmy wczoraj na górze. Cała prawda. Jeszcze jako czcionką napisane.
Chłopaki, wczoraj na górze przecież znaleźliśmy odtwarzacz. Tak, odtwarzacz jest na strychu. Jest na strychu odtwarzacz. Musimy iść na strych i zobaczyć, o co w tym chodzi. Przerażają mnie takie rzeczy, nie? Ty stary, to wygląda jak pamiętnik jakiś. Co? No weź przeczytaj, przeczytaj. Wiem już o nich wszystko. Nie sądziłam, że ta tajemnica skrywa aż taki sekret. Muszę jak najszybciej opowiedzieć to na policji. Może oni sobie z nimi poradzą. Nigdy więcej nie będę szperać. To wyryło dużą bliznę na mojej psychice. Z jakimi nimi? Chodzi o tych dwóch prześladowców? Chcesz żyć jak dawniej? Jakim prześladowcem? Których? No stary, było dwóch. 396, który był jeden, no, który miał kominiarkę i drugi, który miał tą dziwną twarz pod maską, nie? Było ich dwóch, więc może chodzi, że policji po nich trzeba zadzwonić. Ej, nie macie dziwnego wrażenia, że ktoś nas obserwuje? Ja mam cały czas. Ja stary, im dłużej tu stoimy, tym jest gorzej, nie? To prawda, no. Weź, stary, mamy rzeczy, chodźmy, sprawdźmy tą taśmę może. Zdecydowanie, idziemy teraz na strych, bo stary, to może co się wszystko... też nie wydaje za dobrym pomysłem. Wszystko może się wyjaśnić, nie? A nie mamy tu gdzieś odtwarzacza wideo? No nie, no jest, nie, na, jest na strychu. Tym wiesz, pano, tym się wczoraj. Dobra, chodźmy szybko. No. A może nie będziemy tam oglądać, tylko zniesiemy go po prostu. Może być, no. Ja nie będę nic. Ale znaczył. To. Odpalamy, to oglądamy i koniec. Pytanie brzmi, czy ktoś był na strychu w trakcie? To my zostawiliśmy go otwartego, czy ktoś tutaj musiał chodzić? Ktoś zamykał? Nie, ja nie zamykałem. Ja nie pamiętam. Ja od razu teraz zszedłem i wiesz, pojechałem do domu, ja to palę, nie? Ja nie pamiętam. Czy ktokolwiek cokolwiek pamięta z wczoraj? W sensie jak uciekaliśmy? Nie. Nie. Dobra. No stary, to się działo tak szybko, jeszcze było tak ciemno. Musimy wejść na górę. Nie? W sensie musisz. Musisz, odpalić. Jak ja muszę? Sprawdź, powiedz co to ja tam sam nie idę. Jak nie? Nie masz szans, żebym tak z tobą iść. No właśnie. Wszyscy sprawdź. Muszą ze mną iść, bo ja tam sam nie wejdę. Dobra, kto pierwszy? Papierkami nożyce. No jak? Dajcie. Dobra. 3, 4. Oj. Jest! 3, 4. Zipek. Zipek, powodzenia. Zipek. Po co mi ta kaseta? Idź z przeklętą kasetą. Masz. No dobra, podam. Tam niczego nie ma. Tak, niczego nie ma. Teraz sobie wmawiaj. Ale masz stary przekitany, jak ja cię współczuję. Dobra, czysto. Jak to wygląda? No tak samo jak wyglądało, nie? Nic tu się nie zmieniło. No to jest czysto. Nic tam nie ma strasznego na pewno, Zipek. No to chodźcie za mną. Stań ktoś już na ten schodek. Na pewno ci tam nie zamkniemy. Jak no sobie. Wejdź, no. Dobra, no. Ja to się trochę cykam. Jesteś? Jest bezpiecznie? Chodź, co do tego! Nie! No weź! Kurde! Weź, Przesiu! No. Dobra, już! O, ja. Tam jest tak ciemno, nie? Nie dobra, od razu wchodzimy do sieci. A nie ma go? Jak to go nie ma? Przecież stary tu był przed chwilą, nie? No jak, niech schował się pewnie za kanapą. No gdzie? Ej, bez kitu! Nie ma Zipka. Nie mam pojęcia właśnie, gdzie może być Zipek? Jest tylko jakiś menel, ale to nie Zipek. A tu menel mieszka. Nie strasz nas. Wiecie, że to wali? Normalnie. No bo to Suska używa. Zipek, czemu mieszkasz tutaj, gdzie psychopata? Śmierdzi na maksa z tego. Może to Zipek jest psychopatą. To jest jakieś dziwne, jakieś zepsute coś? Zepsute nie, jedzenie? No. Pod zmieszany z popsutym jedzeniem? Dobra, wystarczy. Pod liną. Nie no, nie wiem, czy pod liną, może trochę. Dobra, odpalamy to. Przyszliśmy tu w jednym celu. Dokładnie. Tak, wiem. Zróbmy tutaj trochę przyjemniej, uwaga. Jest, o, jest światło. Nie jest już tak strasznie. Można teraz tu chillować i oglądać sobie kasety. Zobaczmy, czy jest szkoda, magnetowid, szkoda. Patrz, działa! Teraz wkładamy kasetę. Uwaga, i co tu będzie? O, patrzcie! Co to jest? Weź to, jakie to jest przeryte, nie? To jest mega dziwne, chłopaki, nie? Co to ma być? Jakaś kobieta! Co jest? To chyba był jej pamiętnik. Co ona jest ubrana? Jakiś wniosek. Ej, ona jest jakaś pokręcona, chyba psycholka. Ty... No. Patrz. Nie! Te maski. Miała czterech prześladowców, nie tylko dwóch. Co to za chora koświęcna? Nie mam pojęcia, dobra, wyłączmy to po tu prostu jest wszystko. Jest jeszcze więcej? Ja to walę, nie? Odłącz od prądu, stary, to jest mega dziwne. Jest, dobra, wyłączyło się. Panowie, ta sprawa się robi coraz dziwniejsza. Nagle zaczęliśmy znajdywać dowody i to tyle naraz, nie? O, masakra. A wcześniej praktycznie nic. Śladowców, a ona mówiła o czterech, nie? Tak, dokładnie, mówiła o czterech. Grubo. Ej, pytanie brzmi w ogóle, czy na pewno nie przegapiliśmy jeszcze czegoś? Skoro znajdujemy tyle rzeczy, to tutaj, w tym miejscu może być ukryta setka przedmiotów nawet, nie? No to co? To ogarniamy, szukamy. To idzie tam. Bo tam nie byliśmy. Zipek, ty jesteś najlżejszy. Dobra, ale wy ty ogarniacie szafkę. Dobra, podzielcie się. Ale tam nie wiem, czy w ogóle powinniśmy wchodzić, nie? Tu jest jakaś dziwna pełna... Nie wiem, czy tu można wchodzić. A co jak spadnę? Ile tu jest pająków? Ej, no nic tu nie ma, stary. Totalnie nic tu nie ma. Boże, za tym coś jest zaplombowane. Nie, dobra, ja stąd wracam. To nie ma sensu. To jest zbyt ryzykowne, żeby tam chodzić. Ej, patrzcie, ile tutaj jest worków różnych. Ej, wszędzie są jakieś dokumenty, a tutaj, ej! Maska klauna. Maska klauna. Jaka? No nie, a pamiętacie, kto ostatnio uratował Zipka? Pamiętamy. Klaun bez maski.
Czyli tak to... się składa, że właśnie znaleźliśmy maskę. Czyli to jest ta sama osoba, która uratowała dziwka. Psychopata zabrał mu maskę. Psychopata zabrał maskę klaunowi. Tak, i on tu trzyma. A! Co? Kurna! Co jest? To jest ta sama suknia, co ona miała! Stary! Tak. Zostaw, nie dotykaj tego! Dobra, wychodzimy stąd, chodźcie! To jest jej suknia. Ale mnie ciary przeszły teraz. Weź, to jest suknia tej kobiety. Dobra, idziemy, nie? To jest chore. Ale przecież to tyle lat minęło. Niemożliwe, no przecież jakie to stare nagrania były. Chłopaki, kurna, jak to wygląda. Ja cię kręcę. To jest bardzo dziwne. Dobra, ja pasuję. To jest stary, najgorsze co może być, opętana kobieta. Nie. Może pasuje, nie chcę tego... Zdecydowanie stąd idziemy. Wipek, czemu ty to zabrałeś z góry? Co miałem z tym zrobić? No nie wiem, zostawić? Chłopaki, po co ci maska klauna? Co myślisz, że chciałbym takie coś zostawiać? No, wolę to wywalić na śmietnik, niech on weźmie to ze śmietnika i tyle. Ale śmietnik? A co? Chcesz takie dowody wywalać na śmietnik? No ale panowie, przecież nikt nam w to nie uwierzy, tak czy siak. Ej, co to było? Ktoś zadzwonił, zdecydowanie ktoś zadzwonił. Nie, no znowu! Kurier może, kurier. Kurier, no. A, bo ja zamawiałem, tak, karty pamięci, no. Dobra. Stój! Stary, zobacz co tu jest. Co tu jest? Sznurek. Linka, to może być jakaś pułapka? Czekaj. Ja może to pociągnę. Ej, stary, na pewno? Otwieramy? O kurde. Co masz? Panowie, co robimy? To jest czerwony balonik? Tak. Wiecie kogoś czerwony balon? Klauna! To jest kokardka, ale tu jest list jakiś? To jest balon klauna z listem. Dawaj, halo, jest tam kto? Ej, no on tu musi być gdzieś w takim razie. No przecież kurde, to ale... czuć. Go wzrok na was. To pewnie będzie takie coś, że mamy mu oddać jego maskę, chłopaki, żądania. Nie. A, to jest pewnie list z groźbami. To jest napisane krwią? Nie, markerem. Nie bójcie się, jestem waszym przyjacielem. Na pewno. Nie, coraz gorzej, nie? Czekajcie, jeżeli to klaun bez maski faktycznie uratował Zipka. Przed psychopatą. Tak. Ale jaką masz pewność, że to jest jego kartka? Słyszeliście? Tak. Co to za dźwięki? Czy tam ktoś jest? Grzesiu, nie idź! Grzesiu! Zobacz, stary! Co? Tam. O kurde, jest tam gość. No poczekaj. Tak jest. Ale on nic nie robi. Panowie, ja biorę pałę, bo tu już przychodzi. Gdzie jest jakaś pała? Ej, nie, on powiedział, że jest przyjacielem, może chce z nami porozmawiać. O, ale skąd wie, że to jest jego? Zapytajmy się go, o co chodzi. To Grzesiu, idź. O co chodzi? Ej, wychodzi. Idzie tu. Dobra, dystans, nie zbliżaj się dalej. Czy to jest twoja kartka? To jest twoja kartka? Pisałeś. Chce nam pomóc. On chce nam pomóc? Ale jak dziwnie mówi, kto to jest? Dobra. A kim jesteś? Ej, dobra, ale on jest jeden, nas jest czterech, chłopaki, nie? Dobra, więc jakby nie mamy do końca czego się bać. Zipek, nie wciągaj tego! Czemu nie? No, nie czas na to! O czym chcesz rozmawiać? Dobra, wiecie co, po prostu jest zimno, zaprośmy go na chatę. I napijemy się herbaty. Zaprośmy go na chatę, ty chcesz go na chatę zapraszać? Dobra, klaun, chodź za nami. Jesteś dobry czy zły? Dobra, siadamy tutaj, ty możesz usiąść, ale po drugiej stronie. Spokojnie, no nic ci nie grozi. W takim razie, co kim go jest? Tu sprowadza? Kim jesteś? Jestem klaunem. No to zauważyliśmy, nie? Wychowaliśmy cztery klauny. Jestem z cyrku, robili bardzo złe rzeczy. Chcę wam pomóc po prostu. Ale co złego robili? Właśnie. Stary, no jakie klauny cztery, stary? Nie mogę wam tego teraz powiedzieć. Oni zabijali, kradli, krzywdzili po prostu wszystkich. My jesteśmy w to plątani teraz. No ale czekaj, nie. My przecież... O co chodzi z klaunami? Posłuchaj. Jakie cztery klauny? Cztery klauny. Ale nas dwóch psychopatów prześladuje, a nie żadne klauny. Dobra, panowie, odkryję przed wami wszystkie karty. Wszystko zaczęło się w 1984 roku. Chowały mnie cztery najlepsze klauny w swoim fachu. Jednak w pewnym momencie nadbiło. Zaczęli porywać ludzi. Porywać ludzi? W sensie, czy nas chciał porwać w ogóle tamten psychopata albo coś? Czy możliwe, że psychopata też jest klaunem? Jak to jest w ogóle? Ej, miał strój klauna w sumie tamten psychopata. Ja w ogóle nie rozumiem, o co tu chodzi. Ja też. Dobra, ale w takim razie przed czym chciałeś nas ostrzec, skoro nawet nie widzieliśmy tych klaunów? Przerwałem wasz dom od dłuższego czasu. Zobaczyłem niedawno straszną rzecz. Pojawił się 396. Chcę was ostrzec, pod żadnym pozorem. Nie oglądajcie kasety, która została zakopana. Co? Przecież my właśnie oglądaliśmy kasetę, panowie. I co teraz? Oglądaliśmy przed chwilą kasetę. Ej, co to oznacza, że te klauny już nas szukają? Nie wiem, stary. Chyba tak. Panie klaunie, bo... Ej, właśnie. Pana maskę. To jest pana maska? Czemu powiedz? Czemu na górę? Nie mam pojęcia. O nie, a ta strych odwaliło mu... Ej, czy on był na pewno dobry? Nie mam pojęcia. Maskę założył mi od razu. Cóż, co to jest za dźwięk? Nie mam pojęcia. Ej, to jest stary. Jakaś muzyka, tu się za dużo dzieje naraz. Ej, co to za muzyka? Nikogo jeszcze nie ma. Ale... Co jest? Ej, co, ktoś gazuje autem, stary. Co, ale jak to jest? I coraz głośniejsza jest ta muzyka. Tak. Co to może być? Chłopaki, może to nie do nas, może to jest zwykły zbieg okoliczności. A, z lodami, kurier. Taka muzyczka to z lodami jeżdżą. Ej, nie. To do nas? Kto to jest? Kto to jest? Co to jest? Ej, nie! Co jest? Co jest? Liście moją taczmę! To teraz musicie dołączyć do mojego cyrku! Uciekamy! Uciekamy! Co robimy? Nie wiem, chowamy się! Chowamy się po całej chacie!
cholera jasna. Dobra, jest cicho. Dobra, słuchajcie. Ja uciekam z tej chaty. Mam nadzieję, że chłopaki zrobią dokładnie to samo. Tam jest już brama tylna. Oby im się udało. Co oni robią? Gdzie wy jesteście? Gdzie wystawaliście? Widzowie, co się dzieje? Gdzie tu się... Dobra, wchodzę do tego kartonu. Zamykam się tu, co? To było? Ja pierdzielę! Widzowie, masakra! Nie wiem, co mam zrobić, gdzie ja mam się ukryć? Przecież oni są w domu normalnie, gdzie chłopaki poszli? Może się schowam na strychu? Chociaż zaraz, oni wiedzą o tym miejscu, na bank wiedzą, skoro tam była kaseta. Dobra, schowam się tu. Czy ja się tu w ogóle zmieszczę? O, jest dobre miejsce. Dobra, nie powinno być mnie widać. Może być tutaj! Sprawdźcie to! Czujecie go? Ja to gdzieś tutaj czuję! Sprawdzę regułę! Tu nie ma pęczuli! Idziemy stąd! Idziemy dalej! Biegiem, panowie! Szukajcie dalej! Co się dzieje? Co się dzieje? To jest tylko zły koszmar! Tylko zły koszmar! Poszli. Co tu się dzieje? Idę szukać chłopaków. Ja boję się wyjść. Nie wiem, czy mogę, czy jest czysto. Czego oni tu szukali? Poszli na strych. Czyli to nie był pierwszy raz, kiedy tu byli. Chodźcie tutaj. Oni tam weszli. Szybko, teraz uciekam. Zipek! Wiktor? Stary! Weszli do winiarni! Trzeba zanieść chłopaków! Ernest! Rozwalił nam stół! Ernest! Co się dzieje? Ej! Zakraliście dowody na to, że... Mam wszystko, że to jest tak. Gdzie jest Gdzie jest tam? Ja pierdolę, rozwalił całą szatkę! Chodźcie! To się nie dzieje! Co to było? Stary, spierdzielamy! Gdzie jest Miłosz? Stary, Miłosz też uciekł! Chłopaki, Miłosz uciekł! Co się stało z Miłoszem? No nie, właśnie nie wiem. Ja rozdzieliłem się, ja go nie widziałem. Miłosz! To jest możliwe, stary, nie? Wszyscy się rozbiegli. Nie wiemy, co się stało. Tam jechać do domu. Wam, żebyśmy zupełnie stąd uciekli. Ale jak ja mogę jechać do domu, jak ja nie mam kluczyków? Ja też nie mam kluczyków. Nie mam też. No. Czyli nikt nie ma kluczyków? No nie wiem, uciekamy po prostu bramą i tyle. Chodźcie. Czyli po prostu dzida, stary. Bo... A Miłosz? Stary, my... Zadzwonimy do niego zaraz. Ej, to co, do lasu? No do lasu, stary, idziemy do lasu. Tylko ja sprawdzę ich busa może, co? Zobaczmy, co się w drzwiach. Dobra. Nie mam pojęcia, co robić. Sprawdzamy busa? Stary, to możemy zobaczyć, co jest w środku. Może mamy coś ważnego. Zimera. Idź, G. My poczekamy na Zipka. A gdzie Zipa poszło? Właśnie nie wiem, bo... O kurna, co tu jest? Wszyscy nie uciekają, tutaj są! Wziąłem kurtki. O! Dzień, nie ma czasu, chodź! Stary, on wybiegł i zawołał resztę! No szefa zawołał, powiedział szefie tu! Zawołał wszystkich, chodźcie! Ej, dobra, to co robimy? Czy my teraz powinniśmy pójść do lasu, czy powinniśmy pójść, nie wiem, na przystanek, jak... Chłopaki! Miłosz właśnie dzwoni! Miłosz, gdzie ty jesteś? Halo? 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 Halo, słyszycie mnie? No! Słyszymy! Gdzie jesteście? Musicie uciekać! Właśnie patrzę na moim dronie i widzę, że klaun strzapał swojego vana i gonią...
kwas do lasu. Co? Co? Goni nas samochodem? Szybko! Chłopaki, szybko do lasu, oni będą jechać tutaj. Tu jest jakaś ścieżka. Co my robimy? Czemu biegniemy w głąb lasu? No stary, uciekamy przed tym. Dlatego, że oni mają samochód, a my uciekamy na pieszo. No właśnie. Nie ale przecież innego... oni też mogą uciekać na pieszo. Ale skoro mają samochód, to my... Dobra, nie zwalniamy, nie zwalniamy, nie? Ej, chłopaki, czy to są oni? Widać tam jakkolwiek to? Nie wydaje ci się. Zdaje mi się, że się przesuń. Nie no, stary, nie ma tam nikogo. Nie no, tutaj są, mówię ci. Na 100% są tam. Nie ma ich. Patrz, no zobacz stąd. Zobacz z tej perspektywy, stoją tam. Patrzą na nas. Usłyszą nas. Co robimy? Jaki jest teraz plan? No stary, musimy... Policja? Dzwonimy po... Ej, co to było? Nie krzyczcie. Ej! Idą tu! No dobra, to teraz nie wyjdziemy z tego lasu. Szybko. Biegnij! Biegnij! Ja mam tu kryjówkę! Ja mam kryjówkę dobrą, chłopaki! Skręćmy! Tak, o kurde, kolejna ścieżka. Za drzewa, w głąb lasu, może nas nie znajdą. Chłopaki, mamy tak świecące kurtki. No, ja ich ściągnę, popatrzcie. Idzie w lasy, ja ich ściągnę. Idzie, idzie, idzie. No. Chodź tu. Chodź tu. Co gdzieś robi? Chodź tu. Chodź tu. Był bardzo blisko. Stary, poszli, poszli. Krzysiek jest imbecylem, co on zrobi? Stary, ja nie wiem. Jak on uciekł teraz? Ja nie wiem. Dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego my? Chłopaki, biegniemy dalej, no. Oni tu idą. Ernest, dawaj. Zipek jaką dzidę dał człowieku. Tutaj, chodź. Ej, chłopaki. No? Zdaje mi się, że... W końcu gdzieś wyszliśmy z tego lasu, ale okropnie się tędy idzie. Widzowie, przynajmniej z jednej strony nie ma klaunów, ale z drugiej strony, kurde, wszędzie są jakieś... Patrzcie, jakie to ma kolce, kłujące krzaki. Tu jest więcej budynków, panowie. Co? Budynki? Budynki. Gdzie my doszliśmy? Ej, bez kitu. Jesteśmy w jakiejś wiosce. Halo, jest tu kto? Stary, ciszej. Bez nie wiadomo, kitu. Kto tu może to nie być. Jest dobra strategia chyba krzyczeć w momencie, gdy gonicie gang klaunów. O co chodzi? Ej, patrzcie, jakiś ten. Czerwony piasek. Sprejem? No. Nie, to jest jakiś... Patrz, no bez kitu, to jest... Co jest? Ej, czekaj, to... Nie jest, tego to może być siarka. A nie, ej, siarka jest żółta. To wszystko wygląda na opuszczone. To wygląda jakby to martwe było. Ej, bez kitu, patrzcie, tutaj są zabite dechy. Ale po co ktoś nie zrobił w takim miejscu, w opuszczonym... Jakimś, nie wiem. Halo, ktoś tu mieszka? Halo? Halo, jest tu kto? Kurde, weź ale echo. Co jest, stary? Ej. Ktoś tam jest chyba. Słyszeliście? No, coś. Ej, ja tam zajrzę, co? O, co jest? Ale halo? Się coś spadło z dachu chyba. Ty, może jakieś nie zwierzę. Może stąd chodźmy. Może tam ktoś jest? No, tam się co? Ale tam nic nie ma, dobrze. Ja tam nie wejdę, na pewno. Co jeżeli znowu klauny? Klauny? Nie no, myślę, że ich zgubiliśmy, stary. Myślę, że przez pół godziny w lesie by za nami nadążyli i by nadal wiedzieli, gdzie jesteśmy. Przecież to jest nierealne. Gdyby to były klauny, to by było słychać śmiech, już by nas atakował. Tak, no. A to jest wiek. One nie są takie dyskretne, one robią... Mene, no, wszystkich gonią. Bo tam cały czas tutaj jest no. Może jakieś. Ej, ale patrzcie, śpi. Tutaj są wszędzie jakieś stare domy. Zobaczmy, czy może tutaj są chociaż jakieś rzeczy, nie? Jakieś zaopatrzenie, jakieś bronie. O, no. Ej, w ogóle przydać. Patrzcie, jakie te wieżeje są rozwalone. Jakie wieże? Wieżeje. Co to są wieżeje? Drzwiaczki. Grzesiu, jakiego ty słowa dziś nauczyłeś wszystkich no. Na 10 dni grozy? Słowo 10 dni grozy, wieżeje. Cały czas słuchać jakieś dźwięki, nie? No. O, ej, palec tu jest. Ej, patrzcie, to wygląda jakby ktoś świeżo ułożył. Ej, no faktycznie. Czy ktoś tu mieszka? Chłopaki, tutaj może ktoś mieszkać. Przecież tu jest paleciak. Taki sprzęt jest warty ile? 900 zł? No na pewno z tysiaka, na pewno. No właśnie. Halo? Halo? O nie, chłopaki. Nie spodziewałem się tutaj śladów ludzi. No. Halo? Patrz, maszyny jakieś. Tu jest mega strasznie, tu jest wszystko dobrze zachowane. Ciekawe, czy coś jest w środku. Patrz, drewno na opał. Jakaś... Tu się szykuje na zimę. Tak, tam, faktycznie. Ej, każda paleta też jest przecież dużo warta, nie? No. Ile jest warta europaleta? 50 zł. 50 zł, tutaj tyle pieniędzy. Patrzcie! Co? Buda tego, ochroniarza. Ej, ta wioska nie no. Musi być wcale opuszczona. No. To nie musi być koniecznie opuszczone. Patrzcie, ej, chłopaki. Patrzcie, rękawiczka. Co to jest? Ktoś miał rękawiczkę. Pracował tu niedawno, tak, nie? Tak, ona jest wygląda świeża. Nawet świeżo.
Grubo. Zgrany, jaka maszyna! Ktoś tutaj wali w browara! Tutaj ktoś mieszka bez kitu. A tutaj, zobaczcie! Ja pierniczę! Stary, może nie dotykaj tego lepiej, nie? Masz... Cała elektryka tu jest zamontowana, panowie! Myślisz, że to działa? Nie mam pojęcia. Nie dotykaj, stary, to może być pod napięciem. Na pewno nie dotykaj. Ja bym... Stary, no... Zipek, spotykasz takie drzwi otwarte na środku niczego. No nie dotykaj, nie ma opcji nic, nie? Ej, zobaczmy ten domek, to on jest ciekawy. Ile tu jest browarów? Strasznie dużo, ktoś tu chlał non stop. Ej, to wygląda jak dobre miejsce. To wygląda idealnie. Idealne miejsce, żeby tutaj przekoczować dzisiejszą noc. Ej, to wygląda jak nasz domek na drzewie trochę. No, czekajcie. No stary, na razie nie ma śladu po nikim, nie? Ej, możemy sobie zrobić łóżka z siana nawet. Nie wiem, myślisz, czy co to jest? Ej! Nie wiem. Co? Weź zobacz, czy masz zasięg. Ja nie mam. Ja nie mam. Ja też nie. Beznadziejnie. Ja też nie mam. Co my będziemy robić w nocy? Nie mam pojęcia. Chłopaki, no możemy sobie ewentualnie, wiecie... O, jest... Posiedzieć, poczulować, nie? Co to było? Co? Nie, to ja stanąłem na butelce. Nie, coś innego. Co? Za tym murem. Co? Przez okno było słychać. Co? Ciu, ciu. Co jest? Co? Słuchaj. Nie słyszysz? Ktoś chodzi. A jest, bez kitu. Faktycznie, no. Ciu. Myślicie, że to clown? Nie. Nie, clown by wydawał dźwięki. Tak. To może być psychopata. Ktoś się skrada. Albo mieszkaniec tego. Chłopaki, decyzja, nie? Bo tak stać też nie możemy. Ej, co tam jest? Ja nic nie widzę, stary. Nie no, chłopaki, coś tam stoi. Grzesiu, co? Ty coś jestem widzisz? Jestem pewien, że to jest, kurde, gdzie? Cała kamerka. Wszędzie je poznam. Każdy ma taką kamerę, kurde. Ty, rzeczywiście, kamera. No. Ej, ona działa. Tak. Ktoś Liga. Cały czas nas nagrywa. Co jest grane? Najpierw kroki, teraz to. Dobra, co robimy? Stary, no jedno jest pewne teraz. Nie jesteśmy tu sami, to jest raz. Dwa, to jest miejsce jakby było opuszczone, a jest tu prąd, panowie. No, skąd tu jest prąd? A zobaczmy, co jest w tamtym budynku. Jaki on jest, on jest taki ogromny, nie? On jest gigantyczny i straszny, no. Stary, tam się da wejść? Da się wejść. O kurde. Da się, ale nie wiem, czy tego chcemy. No ja to tak średnio, nie? Ale dziwne i upiorne miejsce. Ej, tu... No... Chcesz latarkę? O kurde, jakie to jest miejsce. Ej, to jest mega straszne. Uważajcie, tam jest góra? Aha. Tam jest góra? Jak nie idź nigdzie sam? Czemu? No nie sam, jak idziemy... Stary, przecież jeżeli to jest niebezpiecznie... Dobra, to chodźmy we trzech, Ernest, ty tu zostań. Ten dach się zawalił, o, kurde. Stary. Że to walnie zaraz. Tu tak samo, zobacz, zaraz też panowie. Walnie. Panowie. Tutaj to było mieszkanie, wiecie kogo? Świniaków! Serio, bo zobaczcie, jest chlew. To jest chlew, panowie. Chłopaki, ale tutaj są ogólnie pokoje. Tam jest jakiś zamknięty pokój na przykład. Ej, zobaczcie! Co jest? Napisy jakieś. Znowu jakieś cyfry. Ty, to jest w ogóle kolumnami ponumerowane. Pierwsza kolumna 112, 111, trzecia 96. Ej, co? 96. 96. Czy to jest cała armia? Co tu jest? Czemu tutaj? Stary, jest też co kamera, jest? Zobacz! Co ty gadasz? Czemu w takim miejscu jest kamera? Jest, to jest on, to jest kamera. Uważaj, jak chodzimy, bo dosłownie stary stoimy nad zawalonym dachem. Dobra, no. Spadamy stąd. Dziwna sprawa z tymi kamerami. I tam była kamera w stodole, i tutaj w tym chlewie. No, no ale to czyje to jest? Nie mam pojęcia. Nie wiadomo, stary. To mi wygląda na całe miasteczko. Tam ktoś jest, tam ktoś był. Nie. Tam ktoś był. Jest. Tam ktoś był. Chodźcie. Halo? Halo? Przepraszam. Przepraszam, jest tu ktoś? Ej, to tutaj gdzieś są te wszystkie rzeczy. Gubiliśmy się! Trafiliśmy tu przypadkowo! Nie halo. Chcieliśmy się włamać! Proszę pana! Halo? Ernest wziął pałę. Ale no stary, to był normalnie, wiesz, normalny człowiek, nie? Nie wiem, czy to był normalny człowiek. Nie wiem, czy to normalny człowiek, nie widziałem go. Nie, był przebrany? Może on tu pracuje? Halo? Proszę pana! Halo? Ej, a co jeśli do budki wszedł? Patrzcie, tutaj jest jakieś przejście na zewnątrz. Ej, do skitu. Nie, na pewno. Halo? No nie no, chłopaki, jak klamy za nami, ale w duchy to nie wierzę, nie? No to duch raczej nie był. No to nie był. Ej, a może on tutaj się ukrywa? Patrzcie, panowie. Pod kratami, bo tam jest normalnie przejście, pokój. No nikogo nie ma, przewidziało. A tam? Nie no, ja na 100% kogoś widziałem, na 1000%. Dobra, widzowie, pora sprawdzić, gdzie ostatecznie chcemy po prostu... Patrz, tam jest! Patrzcie! Kto to? Co? Wstań, mówię ci, biały patrz! Widzisz człowiek! Tam, gdzie? Łapcie go! Ej! Łapać go! Stój! Czekaj, chcemy pogadać! Ej, okrążmy go! Gdzie on jest? Przepraszam?
No nie, znowu to miejsce. Znowu ten dach. Halo? No ale teraz wszyscy go widzieli, nie? Tak. No był, był. On miał kominiarkę czy co? Nie, na 100% miał. Na głowie. Ale skoro to nie on gonił nas, to znaczy, że to nie jest żaden psychopata. Więc to jest akurat wygląda na wystraszonego. A co jeśli ten gościu coś ukrywa i dlatego nie chce, żebyśmy go zapali? Panowie. Możliwe. Coś gorszego. Ja zobaczę przed, może tam są wszędzie 9-6, stary, 9-6. Tutaj jest 3, nie? No. Mówię ci, że to są po prostu jakby numery ludzi i jest ich więcej po prostu, psychopatów. Że jest ich więcej, że stary mają numery jakieś, tak. Nie? 396, 39. Patrz, mordo, to jest 396, bo jest z trzeciej kolumny 96, dlatego 396. Ej, 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 ej! Kurde. Czego to chcecie? Kim pan jest? Kim pan jest? Co pan tu robi? Zipek, chodź tu! Zipek! Zipek! Chodź szybko! Yes. Proszę pana, my przyszliśmy tu przez przypadek. Trafiliśmy tu, bo goniły nas klauny, cały gang i 396. A nie 936? Co? To jest ich dwóch, ej, panowie. Ej, chwila, chłopaki. Stop. Czy my popełniliśmy błąd? To jest ich dwóch, panowie. Stary, to jest... nie jest ta sama osoba. To nie jest ta sama Ej, mam pewną teorię, chłopaki. 936 to jest ten, który nas gonił wtedy w kominiarce, a 396 to jest ten, który miał tą straszną, dziwną mordę. To ich jest dwóch, stary. Ich jest dwóch. Bracia. Albo klony. Kim ty jesteś? Właśnie kim ty jesteś? Ja tu mieszkam. Co? Nazywam się Miriam. Miriam? Ładne imię. Chwila, czyli faktycznie to nie jest zupełnie opuszczona wioska. Ja tu mieszkam, żyję. Dobra, a... Czyli weszliśmy na twoje... Tak, mieście. Tutaj żyjesz normalnie, mieszkasz, śpisz, jesz, wszystko ale robisz, tak? Ale to się pali całe, stary. To jest jakby wolność. To jest jakby moja, jakby taka oaza, w której mogę robić wszystko, co chcę. Ale wszystko mogę jakby, nikt mi tego nie narzuca. Aha, to jest moja wolna wola. Czyli jesteś hipisem? Co to jest hipis? Wolna osoba. Dziwne. No to w sensie... Tak się zastanawiam, okay. Tak się zastanawiam, co wy tutaj tak robicie? Dziwne. Ale możemy tu być, bo generalnie historia jest dłuższa, no nie mamy tyle czasu, żeby ci teraz opowiedzieć. Potrzebujemy schronienia, to tak, jest najważniejsze. Tak, to jest potrzebujemy schronienia. Robi się ciemno. Chłopaki, dobra, mogę nie słuchajcie go. Co? Grzesiu. Mogę wam zapewnić. Tak, dobra, to a możemy wyjść chociaż z tego miejsca, tak, bo ono się... jest wyjątkowo dziwne i się wali. Mówię. Chodź. Prowadź. Nie słuchajmy go, to jest dziwny kościół, mówię. A co innego zrobimy, stary? Zapytajmy go, co wie. No on tu mieszka, stary, ale no kto to normalnie jest tu mieszka? Chłopaki, proszę was. Jest... O, co jest? Ej, ej, ej! Widzicie? Co jest? Widzicie? Ej, zostaw mieszka! Zostaw go! Co jest? Łapcie go, łapcie go! Widzicie, mówiłem! Co jest grane? Co się stało? Ja stary zdębiałem, nie? Ja zdębiałem. Mówiłem wam. Zipek, ty stołałeś, okej, okay, wszystko? Tak. Ja pierdzielę, ja sobie normalnie za nim idę, myślę, normalny dobry tutaj. Zaczął cię ciągnąć normalnie. Dobra, nie, to jest za wiele, nie? O, co robimy? Ej, on podał nam jeszcze jakieś nieprawdziwe imię. Jak? Miriam? Miriam. Ej, coś tu zdecydowanie nie gra. Patrzcie, obserwuje nas. On jest zwolnienie. To była najdziwniejsza akcja. Ewe. Kurna Ewe, w sensie to było dziwniejsze niż goniące nas klauny, chłopaki. Ale on nie jest szkodliwy. On... Jak nie jest szkodliwy? Przecież za łeb mu urwał prawie, zobacz. Ej, może on jest kanibalem? Co? Nie. Nie przesadzajcie, chłopaki. Możliwe. Ale sobie co je? Przecież tu nic nie ma, jesteśmy no. Na sobie w środku pola. Nie wiem, ale słuchajcie, jeżeli to jest faktycznie wszystko jego, to jest bogaty. Przecież ten gość jest milionerem i mieszka w ruinie. Milionerem? Menelem, który mieszka u kogoś. Przecież to jest miasto opuszczone, nie wiem, państwowe to jest. Milionerem, menelem jest. Dobra, co robimy w takim razie teraz? Chłopaki, może powinniśmy po prostu iść dalej i to opuścić, ale nie no, w sumie bez kitu się może niedługo ściemniać. Może no, zobaczmy inne domy. Ej, w ogóle to wam się nie wydaje znajome? Zobaczcie. No, znajome. A tu jest jakaś studnia. Widzicie ją? Studnia, ukryta. Bez kitu, to jest mega ja gdzieś to kojarzę, gdzieś, kiedyś ja tu, nie wiem, czy gdzieś oglądałem filmik z tym? Nie, nie widziałem go, stary, to już zniknął. Wiktor, ty kojarzysz to miejsce? Teraz jestem. Nie, nic nie kojarzysz. Zero. Ej, chłopaki, mi się zdaje, że to nie jest zbieg okoliczności. To jest farma z poprzednich 10 dni grozy. Czyli wy tu byliście już? My tu już byliśmy, zobaczcie. Grzesiu, nie wchodź tam kosmosie. Oni się normalnie żywią kukurydzą. Grzesiu, pole kukurydzy to jest zawsze pierwsza scena w horrorach. Weź tego nie zbieraj. To prawda. Patrzcie, oni się tym żywią pewnie. Ale ona no nie tak, jest dobra. Oni pewnie jedzą kukurydzę, skoro tutaj mieszka człowiek, nie? Otwarta jest, no. Stary, Zipek prawie umarł przed chwilą, a ty zaczynasz jeść randomową kukurydzę. No chciałem sprawdzić, po prostu trzeba poznać wroga. Idziemy jak on się tam? Zachowuje, co on je, co on wiesz. Ej, patrzcie, w tym domku o nie. Stał psychopata. Zobaczmy, czy tam coś jest. To jest to miejsce, ej.
teraz skumałem. Ty, no. Czyli co? Wy to byliście? Tak. Ostatni czas i nagle tu trafiliśmy teraz przez las? Nie mam pojęcia, kto to nie jest normalne. To nie jest normalne. Co to jest? Patrzcie, panowie. Jakaś świeża kartka. Jakaś karta. Jakaś karta do gry. No. Nie, biorę. Będę miał na pamiątkę. Patrz, on, no, on był dokładnie tutaj rok temu. Ej, szyba wybita jest, ten ryba tak, chyba. No. Co? Ej, patrzcie! No właśnie. Co jest? Co to jest? Ej, dokładnie to było po drugiej stronie. Co? Nie, nie podchodź! Nie podchodź! Otóż się! Kurno. Jestem waszym przyjacielem, oto dobry. Nie przychodźcie! Nie możecie przejść tutaj! Ale czemu nie to... możecie! Co się niby stanie, jak przez to przejdę? Nie przechodź! Nie przechodź! Ale czemu? Nie przechodź! Ale no... proszę nie krzyczeć, halo! Dobra, ale wytłumaczysz nam tylko czemu? Nie dotykaj tego! Nie dotykaj! Dobra, nie dotykaj! Dobra. Nie dotykaj! Każdy, kto przejdzie przez tą linię, zostaje porywany przez klauny. Rozumiecie? O trzeciej w nocy one mają tutaj jakby też. Czyli pan widział też klauny? Tak. Pojawiają się tutaj i są jakby. Okej, okay, czyli jeżeli przejdę przez tą linię, to co, klauny mnie porwą? Czy... w sensie, zjawią się tu, wyczują to, że przez to przyszedłem? Nie dotykaj. Wyczują twój strach, twoje słabości, ich to zwabi. Więc nie dotykajcie tego. Mówię wam poważnie. Ej, a tam ktoś jest w krzakach. Cały czas na nas patrzy z krzaków, czyli ktoś nas obserwuje. O kurde, ej, to może ty masz rację. Ej, o co chodzi? Widzieliście? Ktoś właśnie pobiegł przez krzaki. Jest, widzę. Halo? Mam, lepiej nie podchodźcie tam, teraz nie wychodźcie. Pan ma rację. Chłopaki, no. Czy my, uciekając przed klaunami, trafiliśmy do wioski, z której nie można wyjść, bo wychodzą klauny? Ja tu jestem już 6 miesięcy. Co? 6 miesięcy? I co tu robisz przez ten czas? Jem kukurydzę, bo tu nie ma co innego. Mówiłem panowie, że to jest kukurydzę. Gram w karty, no i też szalam z łóżku. Karty? Czekaj. Znalazłem coś. Karty. Tu jest. To twoje? Tak. Ej, ktoś przebiegł znowu. Znowu ktoś przebiegł. Cały czas ktoś. Ej, dobra, może odejdźmy faktycznie od tej... trochę, od tej linii? Kurde, musimy wykminić, jak stąd wyjść. Chodź, opowiem wam wszystko, co tutaj się dzieje w tym miasteczku. No i poznajcie moich przyjaciół. To nie jesteś, nie tu jesteś sam? Tu sam? Nie. Ale ci przyjaciele istnieją, prawda? Tak. Dobra, no to... okej, to nas zaprowadź. Chętnie w sumie poznamy jeszcze kogoś, kto jest poza nami w tym kręgu. Oni są tacy, jakby to powiedzieć. Niechętnie do rozmowy z początku. Musicie troszeczkę być tacy. Zaprzyjaźnić się. Dobra, jakoś... musicie trochę tak, wiecie, no. Z umiarem, nie? Ale jak wy tu trafiliście? Dobra. Czy tak jak my? Bo my tu dosłownie uciekaliśmy przez przypadek. Ja też przypadek. Ja mówię wam, ja tutaj 6 miesięcy. To jest miejsce, które odbiera mi energię tak samo. Ale gdzie oni się poukrywali? Przecież chodziliśmy po całym osiedlu, nikogo nie zobaczyliśmy. To jest kitu. Właściwie... ilu was jest? Ze mną. Chyba Josp. Z tobą twoje? Tak, czyli 3. Czyli... A no tak. Ej, patrzcie, jest taki mieszkaniec. Ktoś... co? Zamiata. Dobra, chodźmy. Faktycznie ktoś tam stoi. Jest od ciebie? Serio nie zwariował. Ja myślę, że jest. Co? No to jest Łukasz, jakby on... nie przypada za obcymi. Ale chodźmy. Dzień dobry. Kurwa, nie miły pan. Nie bójcie się go. On tak zawsze ma. Dzień dobry. Czemu on zamiata pod ziemię? On zawsze tak, czy on nas nie lubi, czy... znaczy powiem tak, on jakby jest trochę zamknięty w sobie poprzez, że on był tutaj pierwszy. Jakby tutaj jest najdłużej w tym miejscu jakby. Coś go trawi, ale ja też nie wiem co tak... ja podejdę do niego na chwilę, zobaczę, zapytam to coś. No dobra. Przepraszam, a pan też tu mieszka? Tak. A pan co tu robi? Trafiłem tu przez przypadek, w ogóle nie jestem kucharzem, ja nie wiem co tu robię, nie mogę stąd wyjść. Zauważyłem pole kukurydzy, myślałem, że jakaś żabka się znajdzie obok. Żabka? Żaba. Żaba? Ale pan myślałem, jest... że znajdę jakieś produkty do gotowania i ktoś mnie porwał, ktoś wyskoczył z tych krzaków i tak siedzę tu 7 miesięcy. 7 miesięcy? Jak tu można tyle wytrzymać? Jeszcze jest taka dziewczyna o imieniu Linda. Linda? Ona ma dosyć nietypową fryzurę, możecie tak zobaczyć jej kolor włosów. Ona jest w sumie niecały miesiąc. Co? Drzwi się zamknęły. Nie wiem, czy widać było na kamerze. Jeszcze chodź, ktoś jest w oknie. Chyba, chodźcie. Siedzi w oknie. Przepraszamy. Halo? Czekajcie. Mama, nie ma w domu. Co, czekaj? Linda, to ja, Miriam. Ale z kim jesteś? No z osobami, towarzysze. Jakie towarzysze? No weźcie w ten krąg, co tutaj jest. No, przybysze? Tak. Otwórz tam. Ile ich? Cztero. Cztery. Pięciu z tobą.
Dobra, chodźcie. Cześć Linda. Nie cześć, Linda. Się. Cześć Linda. Ty tu mieszkasz? Mieszkam. Dzięki, że nas puszczasz. Nie chcemy zakłócać spokoju, przepraszamy. Szukamy miejsca do pobytu, bo nie wiemy, co mamy zrobić teraz. Właśnie, dajcie jakieś miejsce. Usknęliśmy tu z wami. Może ta willa. Jak to na zawsze? No, my też myśleliśmy, że dopiero na wakacje. Co? Ale na pewno jest jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. Jest sposób, ale... Ja go próbuję w sumie jakby odkryć to, jak stąd się wydostać, ale jakby no nie wiem, sam. Dobra. Ale to wątpię, raczej wątpię. Jak znajdą, to nas wyciągną. Nas weźmiecie. Tego lepiej. Jeżeli znajdziecie sposób, jak tam wrócić. A jeszcze Łukasz. I Łukasza zabrać, tak? Tak. Zabierzemy wszystkich. Zabierzemy wszystkich, dobra. Chodźmy stąd. To jest willa przez drugą osobę. Miał taką ksywkę Saritas. Nie patrzcie, ona się ciągle teraz patrzy. Ona z tym chłopakiem mnie strasznie przeraża. W sensie... Ona... Kiedy ostatni razem ktoś tu przyszedł? Właśnie. No, Linda, miesiąc... Już w sumie czyli tak ona jest ostatnia. A, ona jest... Czyli my jesteśmy najnowsi, no to tak. Dziwicie się, że jest zaciekawiona. Ale stary miesiąc i tak po prostu oszaleć? Mordo... Ludzie różnie reagują, stary, ten psychopata. Zależy, jakie ma ciebie, co charakter i silną wolę. To nie zwarujecie. A silną wolę to słabo mamy, nie? Czemu wszyscy mają tutaj takie imiona? To są jakieś ksywki? O co chodzi? My też powinniśmy wymyślić? A ty masz też dziwną, Tritsus. A ty? Mister Gitas. Możemy wejść? A tu się, nic nie zawali? Nie, to wszystko jest w porządku. To jest jakby sala. Tutaj więcej miejsca. To jest sala? Tak. Ale do czego jest ta sala? O, a działają te? Patrzcie, te lampy są przecież... Jakby działały, nawet są świetlówki. Podłączmy prąd. Nie, to nie ma. To nie ma prądu niestety. Nie ma? Czemu wyłączyliście prąd tutaj? Nie działa. Nie wiemy czemu, ale nie działa. Nic tu nie działa. Możemy tu mieszkać? Tak, też jest na górze miejsce. Mogę was oprowadzić. Tak, chciałem zobaczyć całość. W sensie ja wolę sprawdzić, czy na pewno nikt tutaj znaczy, chłopaki, jednak nie jeżeli jest. Dojdzie do nocy i cokolwiek się będzie złego działo, to lepiej być na górze. Znaczy powiem tak, nie? Tutaj wam nic nie grozi obecnie. Nic nie grozi. Na pewno. Okay. Bo jesteśmy w kręgu. Tak, no. Jesteśmy w kręgu. Dobra, zwiedźmy to wszystko, chłopaki, i wtedy się naradzimy, zostań, nie? Czy w ogóle tam jest nie ma takich szans. No nie, no chodzimy stąd w jutro. Chłopaki, ja tutaj nie zostaję nawet 24 godzin, nie? Tak wam się podoba? Jest tu naprawdę spoko! Zajebiście tu jest! Co? Ja to wynajmuję! Ile za to? Stary, to nie jest moment teraz. No nie wiem, Zibek gada, że tu jest naprawdę spoko. Ej, czy to jest naprawdę spoko? Jest jeszcze wyżej. Co? Zibek, czy to jest dla ciebie naprawdę spoko? Poczekaj. No się nie chodź. Chodź. Dobra. Nie no, tam nie wchodźmy na razie, potem może prowadzę stąd. Ty mówisz, że to jest naprawdę co tam spoko? Jest ukryte? Czemu tam nie można wchodzić? Nic ważnego. Dobra, mniejsza o to. Okej, okay, to my się tu urządzimy, dzięki za pokazanie. To wszystko. Tak. A jakbyśmy się zgodnieli, to przyjdźcie do mnie, to wam coś dam. Co za chora jazda, co to ma być, człowieku? To jest... Ja tu nie zostaję, co to jest? W sensie... Ja, stary, nie ma w ogóle takiej opcji, nie? Jakby, stary, trafiliśmy tu... Co to są za psy? Stary. Mordo, a co jeżeli oni po prostu są grupą osób, które uciekły z jakiegoś wariatkowa no i teraz właśnie. Udają z tym kręgiem, wiesz, sami się rozwalają? Jakiś krąg? Ja skąd ten krąg się wziął w ogóle? Co to było? Kręda? Nie. Co to było? Nie, właśnie z czego on był zrobiony? To nie widziałem nigdy takiego czegoś. Stary, ja chciałem go dotknąć, sam mnie odciągnął, nie? No chciałem zobaczyć, ja co to mówię, jest. Ja mówię, normalnie możemy sobie wyjść i wracamy do domu. Też trochę ryzyko, wiesz? Znaczy, ja się trochę pyskałem, nie? Jak powiedzieli te wszystkie historie? No właśnie. To Linda była przekonująca, nie? No. Wszyscy byli dosyć przekonujący. Ona miała odklejkę 100%, nie? Także to też nie można w sobie brać dosłownie tego, co mówi. Dziwna była bardzo. Ja muszę wiedzieć, co jest na górze. Tak, zobaczmy. To. Ja akurat na górę nie wchodzę, ale chciałam... Prowadź! Panowie, ja się boję. Czekajcie. No Grzesiu, nie bądź mój dupa. No muszę sprawdzić najpierw. No wchodź. I co? Ej, chłopaki, czysto? Uwaga na głowę. Brudno, wszędzie brudno jest. Dobra, już wchodzę, no. Wszędzie jest brudno. Stary, no jakieś szmaty. Co jakby spadł? Wszyscy byśmy wpadli. Ta, co? No nic. Nieważne. Dziury w podłodze są. Nie, weź uwaga, nie. Ej, to można obserwować normalnie kogoś, kto jest niżej. A po co to jest? Patrzcie. Jakiś komin. Chłopaki, tak, nie chcę panikować. Nie chcę panikować, ale spójrzcie na siebie. Co? Co?
co? 9-3-6. O kurde! Ej, czyli faktycznie jest ich dwóch. W naszym domku było 3-9-6, a tutaj jest 9-3-6. Dobra, idziemy na dół, nie? Idziemy na dół. Teoria, że ich jest dwóch, czyli zaczyna się robić coraz bardziej logiczna. Ten ziomek ma rację. Jakoś jest Miranda, Mario. Nie zapamiętałem tych ich ksywek, szczerze mówiąc. On ma rację, ten gościu zwariował, bo może on jest 9-3-6. Ej, może on stał się... Może 9-3-6? Panowie, czy wy serio w to wierzycie? Tak. No, mordo, słuchaj. Zachowujecie się jak oni wszyscy. W tym momencie brzmicie identycznie. Ale rok temu już widzieliśmy 9-3-6, a teraz jest jego kopia 3-9-6. Chociaż w sumie nie wiadomo, który jest czyją kopią, nie? Albo kolejny. Który był pierwszy. A może, co jeżeli jest też 6-9-3, nie? Co jeżeli jest ich po prostu tysiące? No. Albo coś, że to jest sekta jakaś. Dobra, wiecie co? Według mnie powinniśmy pogadać z każdym z nich i ogólnie ogarnąć. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnych mebli, nie? Gdzie oni śpią, chłopaki? Co to było? Nie, to się... Zawali się. Chodźmy. Dobra, chodźmy z tego piętra, faktycznie. Co robimy, panowie? No i co dzisiaj tu mamy spać? Ej! No właśnie, nie mam pojęcia, co mamy robić. Bierzcie to? Ktoś idzie po schodach. Która jest godzina? A nie, chłopaki, to jest ty ziołek. Kurde, ale się... No, oswoić to ciężko powiedzieć. Nie dość, że nas wystraszyłeś strasznie. Jest tu mega zimno i no nie wiem. Właśnie jest problem, bo może zagramy w karty. A co to za karty? A czyli w ten sposób spędzać tutaj czas od pół roku? Macie własną grę? Tak, mogę wam pokazać. No dobra, to jak się w to gra? Dobra, no to patrz, tu masz jakby mieszczę z wartość ataku, to jest wartość obrony. I ogólnie w tej grze masz dwa pola. Pola ataku. Masz to więcej kart, więc zobaczyć. Masz ogólnie jakby też dwie rasy, nieumarły i elby. Mocne, takie rzeczy zrobiłeś sam? A z czego ty, czym to malowałeś? No to wiesz co, jakby no, robiłem sam szkic, rysowałem i potem jakby w takim programie Krita, jak jeszcze tutaj mnie nie było, nie? No to jakby dawałem barwy, kolory. Czyli te karty przypominają ci o starym życiu? Dokładnie, tak. Jeszcze normalnym. Tak, zanim tu trafiłeś, no. Bo ja są, no wiecie co, miałem taki dzień właśnie trudny, że potrzebowałem właśnie inspiracji, nie? No też piszę własną książkę na temat, na temat mojej gry, jakby no wziąłem ze sobą starcze. Ja która godzina jest? A co za różnica? Nie wiem. Bo o 2:30 muszę zrobić obchód. Czemu obchód? Właśnie, przecież nie mogą tutaj wejść klauny. Jest 2:29. No to... Widzę na po trzeciej mogą klauny wejść tutaj. No jak mogą wejść? Gdzie? Na krąg? No bo dlatego musicie wiedzieć, co zrobić teraz. Nic tak. Nie mówię. Czemu o tym wcześniej nie wiedzieliście? Zaraz, spokojnie. Musicie teraz zrobić tak. Zamknąć drzwi, zakneblować okna. No w tym miejscu jakby klamy nie mogą w ogóle drzwi wam otworzyć, więc jak się na przykład zamknięcie okna... Czyli tak... mogą tu wejść, ale nie, na pewno się tu nie włamią. No co ty, no nie włamią się, bo jakby no to jest jakby takie zakazane miejsce, że nie mogą jakby wejść tam. Ale wokół, nie wdrzają, jak zamknięcie... wokół będą oni, ale jakby wy nie możecie wychodzić. Mhm. Przez godzinę maksymalnie jakby. Mhm. Bo... Kurna no. Do czwartej, jak coś. Dlatego ja muszę teraz zrobić obchód. Dobra. No i co? Widzimy się jakoś potem. Trzeba zamknąć dom, skoro... No kurwa, teraz! Ej, chłopaki, jedno... My mamy dziurę w oknie. No to zamknij. Ten dom tak nie cały jest dziura, ale... Czekajcie, bo wokół są chyba kraty. Nie przejdą przez kraty. Grzesiu, i tak trzeba sprawdzić. Panowie, jest 2:30, a my zostawiliśmy tak otwarte drzwi. No ale to tamten wychodził. No. To nie wiem, czy on to celował zrobił. Weź to tu, o górę zamknij. Nie, no musiał jakoś wyjść, nie? Kurde. Dziura, dobra. Nie mogłem trafić. Zamknięte. Aha. Dobra, reszta okna. Faktycznie. Po to są tutaj te kraty, zobaczcie. Tak. Ale tak jak mówię, pamiętajcie, gdzie chodzicie, nie? To są wszędzie dziury. No stary, może oni po prostu ci wcześniejsi mieszkańcy. Po prostu stanie. Chłopaki? No. Co to są za metalowe drzwi? No kolejny pokój, stary. Które są zamknięte. Przecież to jest duży obiekt. Morda. Chłopaki, nie wchodź tam. Ludzie zamykają drzwi, nie bez... powodu. Idź pierwszy, stary, ty masz światło. Jest okno, idź. Nic tu chyba nie ma. Ja Jezu! Ja mówię, ale się wystraszyłem. Maska klauna, maska klauna. Chłopaki, no to nie jest. Jak to wygląda? Czyli one tu były? Musiały tutaj kiedyś być. Ej, może jednego z nich udało się pokonać, nie? Ja może to jest trofeum. Ej, to jest trofeum typa, co tu mieszkał, albo on był jednym z klaunów. Wyjazd z tego pokoju. Zamykamy to. Stary, nie bez powodu były zamknięte. No mówiłem na początku, no. Wychodzi na to, że zawsze masz rację. Stary, wszystko zamknięte raczej. Co tu jest? Czego szukacie? Harry Potter tam mieszkał. Ej, słyszycie? Zaczęło się, stary. Tak. Strzycił. O! A! Boku! O, tam jest! Jezu! Widzieliście klauna?
Chyba tak, nie. Chłopak, chodź na górę. Stary, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Dalej, tu tam są, są. Czekajcie. A chłop, pomysł to dobrze. Ja pierdzielę. Jezu, ale mi serce bije, widz. Chłopaki. Są jeszcze jakieś pomieszczenia. No. Stary, czy ten Miran zdążył? Oni mają już doświadczenie w tym, więc na pewno zdąży. Wyobraź, imagine. Oni są tu od pół roku. Mieszkasz tu miesiące i to masz codziennie, stary. No, myślę, że już do tego przywykłeś po prostu. To jest dla nich pewnie jak wiaterek. Na pewno. No. Co robimy, chłopaki, co robimy? Nie zdziwi się, no nic, nie wychodzimy. Czekamy przez godzinę, no. Musimy im tylko zaufać, nie mamy innej opcji. Chłopaki, no. Chyba przestali, co nie? Czyli to wszystko jest nie prawda. Przestali, może w twojej głowie już nie wolą, nie? Tak jak a w twojej walą cały czas? Stary, ty nie jest śmieszny, nie? Idziemy spać, stary, jest kurwa czwarta? Nie, jeszcze nie mam czwartej. No nie, no musi być czwarta, skoro przestali. Chyba, że się dobijają teraz do Łukasza albo innych, nie? Panowie, powiem wam jedną rzecz. Każdy z nas jest dosyć bezpieczny, bo statystycznie jest nas czterech, więc każdy, żeby zginął, ma 25% szans. Jedno czwarte. To nikogo chyba nie pocieszy. Jaka w ogóle kurna? Dobra, więc 25% szans, że mnie złapią. Chłopaki. Zrzemnijmy się chyba. Tak, dokładnie. I tyle. Nie możemy nic innego zrobić. Chłopaki, to piona? Na jutro, stary. Siema. Na jutro. Trzymaj się, zipek. Na taki twardy północy. O kurde. No stary. Ja chyba po prostu się ułożę. O, jak to walnąłem! Dobra. Dobranoc. Chłopaki, pobudka! Jak oni mogą spać? Ja się tak nie wyspałem, widzowie. Całą noc praktycznie tak naprawdę siedziałem tylko tak i próbowałem zasnąć. No jest za zimno, żeby zasnąć, zdecydowanie. Panowie, jesteście wszyscy? No. No udało nam się przetrwać pierwszą noc. Nie było łatwo, ale się udało, więc... Czy zauważyliście wcześniej maskę gazową, która tutaj leży? Nie, nie miała szans, stary. Jak ją przeoczyliśmy? Nie mam pojęcia. Panowie, co jemy, bo jestem głodny. Nie mam pojęcia. Jakie klauny? No jak nie, one wchodzą tylko o trzeciej w nocy, przecież tak mówili. Ale skąd masz taką pewność, stary? No bo byli dokładnie wtedy. No ktoś z mieszkańców, chill. Co tam? No, mówiłem, dawajcie. Dzień dobry, panie Miriam, przez okno. Chodźcie za mną, już wam pokażę. Co jest? O kurde! Co wy tu robicie? Co mamy dla was zadanie, bo wiadomo, tu nic nie ma za darmo. Każdy musi jakby spełnić własną rolę. Tego wam pokażę, chodźcie za mną. Kurde, jak my tu dostaliśmy za darmo? Musimy się teraz podzielić na różne jakby... Co to jest? ...czynności. No to są jakby czynności. Jakieś ciepłe ubranka, dzień dobry. Macie łuk! To strzela? Macie materace, my spaliśmy na podłodze całą noc. Jestem ostrożnie na razie. Ale dobra. To jest dla nas? Dla was to są materace, będziecie na nich spać. Ciuszki ciepłe, bo macie jakieś ubrania. I teraz musimy się jakoś podzielić. To czuję się na siłach, żeby pójść ze mną postrzelać z łuku, nauczyć się podstaw. Ja mogę, większa. Chłopaki. Ja lubię strzelać z łuku. Już to kiedyś robiłem, więc w sumie przyda nam się łucznik. Powiem tak, tutaj nie ma miejsca dla sobie łuż. To się przyda dla was. Aha, dobra. A jakie mamy prace do wykonania? No ja bym cię widział jako ogrodnik. On jest dobry jako ogrodnik, tak. To ze mną. O, ciebie to jako rzemieślnik. Czyli ja teraz będę rzemieślnikiem. No wiesz, pomagać Łukaszowi, nie? Okay. Wiesz, jakby dostarczyć mi, jakby to wiadomo. No i został Szamy. Wiktor nam do rozporządzenia. Ty byś pasował jako wartownik. O, czyli będę nie dość, że ucznikiem, wartownikiem, szeroki, będę strzelał do klaunów. A ty byś pasował jako szpieg. Będę szpiegiem, ale na czym polega szpieg? Badasz teren, nie? Czyli jakby dajesz tam sygnały palcami albo coś, ustawić specjalne albo znaki. Albo dźwiękami taki... Nie, oni... A, bo skapną się, to nie. Tak, one są jakby czułe na dźwięk, nie? Czyli mam po prostu szpiegować klaunów. Tak, linię, i masz dawać tam znaki. Kiedy oni idą, albo co oni robią, nie? Jaki mamy znak? Na przykład to będzie, żeby zatrzymać jakby akcję. Jak będą iść, to tak pomachać nam. A jeśli załóżmy będzie ich zaczął kilka, to dajesz nam taki sygnał, trzy palce. Dobra, chłopaki, to jeżeli już mamy nasze role, to może weźmy te rzeczy, zróbmy miejsce w naszym domu. O, no się właśnie, może na najpierw się urządzimy. To co, bierzemy w takim razie? Tak. Weźmy rzeczy, no. W takich momentach bardzo żałuję, że nie ma Danona i Johnsona z nami, bo oni by nam pomogli szybko to zrobić. Ale zobacz, Mira nam pomaga. Tak, ale muszę jeszcze raz zrobić, ogarnąć. Wiesz, sami to ogarniecie. Teraz widzisz on sam. Dobra, dawaj, Zipek, chodź do środka. Stary, gdzie się urządzamy? Tu na dole? Ja tutaj zostawię. Najbezpiecznie masz tutaj wyjść. Żeby w razie czego na czatach, nie? Mieszkańcy, takie rzeczy nam oddali za darmo. No są mega mili, ja to mega rozumiem. To jakby, wiesz, trafiliśmy tu jako obcy i chcą nam pomóc, bo może oni nie mieli takiej pomocy, jak tutaj trafili. Jak mam tak pracować, to ja wolę spać na ziemi chyba. Ernest, co ty gadasz? Przecież tu szczury biegają tak dalej, a ty chcesz na ziemi spać? Dawajcie, zarąbiście, że to wzięliście. Będzie tak mega ciepło teraz w nocy. Co, gdzie to kładziemy? No przejdź tam dalej, sorry. Porządek jest teraz mega nieważny. Tu jest gwóźdź taki, tu jest jakaś pułapka. Ej, panowie, patrzcie! Gdybyśmy się podzielili, że jedni na dole śpią, drudzy na górze, możemy się komunikować. Na przykład, ej, już
Już wchodzą, panowie. Albo możemy wszyscy spać na dole i po prostu być razem. I w kupie jest raźniej, lepiej i cieplej. A wtedy nie poinformujesz nikogo na górze, że się... Grzesiu, nie można się rozdzielać. Z jednej strony w kupie jest cieplej, ale z drugiej strony też bardziej śmierdzi, no dokładnie. Jest ten problem. Się trochę boję iść do pracy z tą Lindą. Czemu? No ona była mega dziwna. Ale mordo, może się okaże, wiesz, fajniejsza niż, znaczy, niż się wydaje. Ja pracuję z Miriamem, a ja mu oporowo nie ufam cały czas. Ja cały czas mu nie ufam. Ale czekajcie, ja jestem z Łukaszem, który nic nie mówi i nie wiadomo, kim on jest. No więc masz najlepiej, przynajmniej nikt się nie będzie truł, stary. Miriam stanowczo za dużo gada. Ja jestem sam. Dobra, chodźcie, bo już na nas czekają, jeszcze kurde, nas wyrzucą za krąg. Dobra, urządziliśmy się, możemy zaczynać. Dobra, zobaczcie, jestem już cały przebrany, dostałem takie dziwne kalosze. Linda, co mamy robić? Trochę za duży, ale... Stało po Piotrze, także... Ja też jestem Piotr. Dobra, jak, o co chodzi? Jak my tutaj to zbieramy, jak pracujemy? No tu akurat jest najprostsze zadanie. Zbieramy kukurydzę, ale żeby nikt nas nie zobaczył... To długo tu jesteś ogólnie? No wiesz, parę miesięcy. Tak mi się wydaje, bo już po jakimś czasie przestałam... W sumie się nie dziwię. Uważaj na to, a co bo to jest trujące. Jak tu dziwnie wygląda. To później cię nie uratujemy. Zobaczcie na to, połowa tego jedzenia jest w ogóle już niedobra. Zjadane, czy co to jest? Czy tam wchodzić? Tak, idę już. Dobra, zaczynamy naukę ucznictwa w takim razie, żebym w końcu się do czegoś przydał w tym mieście. Dobra, czego w takim razie zaczynamy? Najpierw jest co, wystarczę, ja wezmę łuk. Gdzie tam to miejsce? Ej, fajna, w takim miejscu jest taka profesjonalna tarcza, nieźle. Moja, ja zanim tutaj przybyłem. Tutaj dawaj. Słuchaj, takie pytanie mam. Słyszałeś kiedyś, czy nie? Raz. Jak ci szło? Nie wiem, zdaje mi się, że w miarę nieźle, szczerze mówiąc. Cela mam dobrego. Ej, a tak właściwie powiesz mi jedną rzecz. Czemu wtedy zacząłeś dusić zipka? Powiem tak, nie chciałem mu nic wtedy zrobić. Chciałem zobaczyć, czy tutaj przetrwacie dłużej niż inni. Na przykład bardzo mi się podobało, że jakbym jako grupa pomogliście mu. Czyli jest nadzieja, że może przetrwacie tutaj dłużej niż inni. Powiem ci, jak na początku stawać? Wiesz, nogi tak szeroko. I ogólnie są trzy techniki jakby, nie? Możesz łuk naciągać z takiej pozycji, z boku bardziej. Z takiego. Potem jest trój indiański, tak? Troszeczkę jakby łuk bokiem. To tak będzie chyba najwygodniejsze z początku dać. Dobra, to przetestujmy w takim razie. Jak obydwaj strzelamy. Myślałem, że jakby wy jesteście przekupieni. Co? W sensie, czemu? Jak to? No, że was przekupili, coś tutaj chcieliście zrobić nam złego, nie? Powiem ci tak, Łukasz. Zastanawiam się, co my mamy zrobić teraz, no tak, bo co? Najważniejsze będą narzędzia. A ty masz tu tylko piłkę. Dwie piły i młotek, widzę, tak? No, tu młoteczek, siekiereczka. Co? Skąd ty to wyjmujesz? Dobra, co mamy zrobić? Widzisz, tu jest dużo drzew połamanych. No, widzę, jest trochę. Z tego drzewa coś kombinujemy, robimy jakieś łuki. Dobra, łuki. Strzały. To co z tych patyków może, co? Jest taki tych małych konarów po prostu, taki wany jakiś, kij jakiś. Jezu, jakie krzaki, krzaczyska. Co ja się wpakowałem? Czułem, żeby z chłopakami się na nagrywki teraz nie łapać i utknąłem na 10 dni grozy. Stara się tak prosto, no. Tak żebyś liście nie niszczył, bo te liście, widzisz, one zostały, a że... wiesz, jakieś potrawy z tego są, sałatkę, jakieś... Z liści? A ogólnie trochę się boicie tych klaunów, co? Tak, to jest największa zmora tutaj. I naprawdę ty tak długo tu jesteś? Tak, 7 miesięcy. Więc tak, dostałem za stanowisko jako zwiadowca. Wziąłem specjalny strój, żeby zaszyć się w krzakach i obserwować, czy nie idą klauny. Kurde, mega się boję, bo kurde, chłopaki zostali z ludźmi z gospodarstwa, jako jedyny zostałem sam. Bo tak jak wiecie, stąd przyszliśmy, tu jest linia narysowana. I tutaj na razie zarobię zasadzkę, stąd będę ich oglądał. Bardzo dużo czasu tutaj spędzę. Mam specjalnie lornetkę, żeby ich obserwować. Poczekamy. Myślę, że to jest taka praca na bardzo długo. Także mega się boję, nie? Zobaczymy. Masz tu narzędzia. Najpierw sprawdzamy. O, ta jest dobra, ta jest najlepsza. Na takie palujemy. Obcinamy. Kurde, jak się to robi? No. Skąd przyjechałeś? No, ja tylko nagrywam filmy, więc... No widzę. Ja też, wiesz, byłam fryzjerką. Czyli zostaniemy tu na długo. No, twoje zadanie jest wyszukać najlepsze kukurydzy. Ale dobra. Tutaj znalazłem kolejną. Ej, jestem w tym naprawdę dobry. Tutaj kolejna i kolejna. Ej, one są nawet spoko wszystkie. Tak, ale trzeba będzie ugotować. Dobra, nic nie wyrzucamy. Ej, to idzie szybko. Czyli co, musimy napełnić całe to wiaderko? To wiaderko akurat nam na wszystkich starczy dzisiaj na kolację. Długo takiecie kukurydzę? Tylko i wyłącznie? Cały czas tylko kukurydzę, nic jeszcze więcej. Mamy dwa drzewa jabłek i jedną śliwkę. Ale już wiesz, koniec sezonu. Tak? Szans, że wyjdziemy stąd, nie ma. No i dobra, skończone. Mamy całe napełnione. To co, wracamy? My gotujemy już i wracamy do chłopaków. Mamy kolację. Okej. Okay. Tak, pyk. Ważne też jest oddech. Wiadomo, no jak zobaczysz coś takiego nieciekawego, to wiadomo, nie możesz jakby stchórzyć, nie? Ci pewność siebie jest kluczowa, nie? O kurde, prawie w środek. Prawie. Dlatego powiem wam, jak ja tutaj jestem, jest szansa, żeby przetrwać. Masz łuk, czyli po prostu to naciągam? Tak, ale jestem bardziej bokiem. Stałeś się jak może, to jest za mało. O kurde, faktycznie. Jeszcze raz. Ćwiczymy, aż strzała pójdzie w tarczę.
O, jest! Jest, za szóstym razem. No. Może coś z ciebie będzie. Jak się strzela? Bardzo fajnie, podoba mi się to, ale póki co nie chciałbym w ten sposób walczyć z żadnym klaunem. Łapy bolą, bo to te strzały się niby tak robi, a wcale to nie jest proste. Widzowie, wy uważajcie w domu, żebyście się nie skaleczyli. No właśnie! Tu się wszystko rozwala! Wszystko! Ja proponuję ci, weź sobie siekierką, będzie ci łatwiej. Dobra. Ty jesteś tu kierownikiem, ty się znasz. Dobra, miałeś rację. Ciężkie to jest. Chyba wolałbym w kuchni gotować. Dobra, jest. I co teraz? Tak, z drugiej strony sobie oszczesz, to wszystkie te gałęzie to musisz pobrywać, bo popcinać. I teraz najgorsze przede mną. Ciężko to idzie. Dobra, to powiedzmy sobie skończysz później, a teraz chodźmy tam, to trochę na cego sobie porobimy. Dobra, to macie do taranowania, w sensie, miałeś rację, tutaj jest dużo łatwiej. No i tutaj jest takie jedno z nielicznych miejsc, gdzie się te klauny nie pokazują. Tak? Że po prostu tutaj pewnie mało ludzi jest, tylko macie magazynek, więc one pewnie czują, że tu nie ma po co przychodzić. Tak. Dobra, zobaczmy, czy ta dzida się wbija jakkolwiek w ziemię. Wbiło się. Ej, ona jest dosyć ostra. To... No wiesz, zawsze to możesz tam jeszcze podreperować. Dobra, to myślę, to jest zadanie zaliczone. Nie uwierzę... O, klauny! Dochodzą do nich, ale nie mogą je przekroczyć. Ja w to nie wierzę. Ja przysięgam, że ja w to nie wierzę. Wracają? W jakiś plan klauny? Wracają. Gdzie oni idą? Poszli ze stodoły. A z tamtej stodoły wzięliśmy z Grzesiem tą planetę. Widzowie, oni są cały czas blisko. Nie wiem, co powiedzieć. Muszę lecę ostrzeć chłopaków szybko. Jak chłopaki? Po całym dniu. Powiem wam tak, ten Łukasz u mnie, co no? Kazał mi robić dzidy. Dzidy robiliśmy, rozumiecie? No i dzidy? Chyba dobrze. No spoko, ale trochę on wyglądał, jakby się nie znał na tej robocie. W sensie, wiecie... No bo nikt przecież nie z nich wykwalifikowany. No to ja zbierałem kukurydzę. O, korba! No jestem mega głodny. Ale oni są strasznie dziwni. Ona, stary, była taka sytuacja, że ja powiedziałem, że jestem głodny, nie? Aha. Jak już byliśmy w kuchni, ona do mnie normalnie, że walnęła mi rękę, powiedziała nie podjadaj, to dla wszystkich. I mnie nie pozwoliła zjeść wtedy. Ale to nie jest dziwne, to jest po prostu lojalne, nie? Że racjonowanie no dobra, no ale chciałem zjeść wcześniej, bo byłem głodny, bez przesady. No ale to po to, wiesz, wspólny czas, racjonowanie nie. Żywienia. Dlatego ale... ukradłem. Mamy dwie nawet. Połowa twoja. Nice. Co jest? Co? Nie uwierzycie, nie? Rzuciłem rzeczy, wszystko, wziąłem kurtkę. Są dwa klauny na linii. Dwóch klaunów spatrzyłem na linii. Tak. I stary, wrócili, poszli za szopę. Tam skąd wzięliśmy deskę, stary. Przysięgam, dwóch klaunów. Weszli? Nie weszli, stary, podeszli do linii. Tak jakby czegoś szukali. I poszli za stodołę. Tam skąd wzięliśmy deskę, stary. Czyli to prawda, że nie mogą wchodzić tutaj. Skampiłem się przy samej linii za sianem. Wiesz, skica. I stary, dwóch klaunów. O, stary, jedzenie, takie byłem głodny. On nie miał trudnego zadania. Chłopaki, tak leciałem. Ale no stary, no dwóch klaunów, nie? No dwóch klaunów, normalnie ale tam pewnie było. Jest, że byli przebrani za. Nie chcę teraz jeść. No jak co z tym zrobimy? Też widzieliście klaunów? Nie. Stary, oni cały czas są. Oni cały czas chodzą. Masz, brać czego bądź bezpieczny. No teraz to mi to wiesz. No dobra, no to co robimy? Co? No kurna, co robimy? No nie wiem, Ernest pewnie ma jakiś pomysł. Nic nie mogą tu wyjść przecież, tak czy siak, to... Ja mam pomysł. Chodźmy spać. O! Zjutrz się ciemnia, za chwilę będzie zmrok. Słońce już nie widać. No już zachodzi, stary, normalnie zachodzi. Cały zaraz będzie lipa, nie? Zamykaj. Dobra, zamknięte. To co? Czekamy kolejną noc i... A ty cały czas będziesz w tych gumfilcach chodził? No ale stary, jemu jest przy niej ciepło. Mi jest już zimno, nie? Od gumy? Jest trochę zimno, no, ale mamy dużo tych ciuchów, można się w niej jeszcze przebrać. To chodź. No, trochę założyć coś przed nocą na siebie. O, tutaj jakie kurde. Stary, tutaj jest w ogóle tyle jakichś ciuchów, które są naprawdę dobre, nie? Ja jestem w szoku, że mają tyle ubrań, ale inaczej by nie przetrwali w sumie zimnych nocy. Ty, co? No mam ten. Śpiwór! Ej, to był mój śpiwór, to był mój śpiwór! O, ja mam kołdrę! Ja mam kołdrę! Trzymajcie moją kamerę! Ja mam kołdrę! To jest moje! Grzesiu, było nie nagrywać teraz, tylko brać rzeczy. Dobra, jesteś pierwszy na warcie, a potem mnie obudzisz i ty pójdziesz sobie spać pod moją kołdrą. O której ci obudzisz, jakoś 8 rano? Tak, idziemy spać, stary, o 21 około. 8 rano mnie budzisz, na pewno będę się spał. A na 10 mam do roboty, panowie, ogólnie, żeby budować kolejne dzidy. On już zasnął. Tak, no kładź się normalnie, no nie ma co. Dobra, wyśpijcie, ja idę na wartę. Trochę mnie brzydzą te materace. Czemu? Ta ziemia ogólnie. No jest trochę pleśni. Panowie, przypominam wam, czym my jesteśmy, gdzie my jesteśmy, co się dzieje. Wy gadacie o tym, że się brzydzicie tego. Doceń to, co mamy, stary, dokładnie. Bo to jest naprawdę fart, nie? Fart dokładnie. To, co mamy teraz tutaj. No zajebisty fart, stary. No, gonią nas klauny. Ja czuję się, jakbym wygrał życie, nie? Zostaliśmy zamknięci. Czuję się, jakbym wygrał życie. Najlepszy czas mojego życia. No zresztą, jak Pokaz. To fajnie wygląda. Chłopaki, nie możemy się teraz kłócić. Jesteśmy zamknięci. Dobra, panowie, ja idę na wartę. Panowie, powiem wam tak. Jest tu zimno, ciemno, jesteśmy w dupie. Chłopaki, ogólnie robi się już późno. Nie wiem, kiedy będzie godzina klaunów, ale mam wrażenie, że zaraz jest trzecia. Ja jestem tak obstrany, stary. I że zaraz, kurde, ktoś się tutaj znowu walną. Stary, na pewno. Ja wszystko zamykałem. Mr. G sprawdza. Walną nam w okna, wszystko wybiją. Co jeżeli tym razem... Nie wiem. Co? No kurwa, no. Już się zaczęło. Dawaj, stary.
A, dobra. Chłopaki, czy jest druga 30 i ziomek robi obchód? No stary, nie, on robi obchód, to jest na chillu. Co tam? Wszystko w porządku? Spoko, skąd ale... dzisiaj wchodzą klauny? Mogą wstać stamtąd, ale nie jestem do końca pewien. Byłeś na wchodzie? Mam pytanie, mogę sobie teraz spędzić tą noc tutaj w środku? Czemu? Spędzić noc? Czemu? Ale przecież masz swój dom. Właśnie, no. Codzień nie byłeś w swoim domu. No dzisiaj wyjątkowo, no. No, na radę? Zapraszamy. Dobra, znaczy, zamknięte chłopaki... wszystko na pewno, ej, tylko czy ta parę rąk się przyda w sumie w razie czego. No dobra, dobra. To jest prawda. Będziemy bezpieczniejsi. Ale to zobacz, w sensie my wszystko sobie tutaj wnieść. Tak, to by są... na górę nie chcecie? Czemu na górę? Na samą górę, tam gdzie zwariował twój kumpel? No właśnie. Co ci jest? Coś się dzieje? Nie, nic. W ogóle... Co? Jak karcianka wam się podoba. Ej, bardzo fajna, nie? No. Zagrajmy. Możemy zagrać. No, no, chodź, siadaj. Dawaj, chodź. On mnie stary mega krypuje, nie wiem o co chodzi. Tak przyszedł stary, to jest zawsze. To prawda, no coś... Dawaj, ewidentnie. Zielone to są elfy. Tak, właśnie. Kto z was lubi elfy? Dobra, to jest fajne. Ja się nie umarł. Tak. W ogóle zobaczcie, ja się chyba zakochałem. Patrzcie. Ej, chłopaki. Co? Dobra, ja kładę druida elfa. Czyli wygrałem. Druh na elfa. Wygrałem! Jest w końcu! Stary, ciszy. Kurde, masz za dobrą brodę. Wygra życie. No, się podjarał. No to jest tylko gra, stary, karcianka. No, życie? Fajna. Co? No zaczyna się pewnie to, co zawsze. No. Stary! Co jest? Na pewno nie. No nie, to się znowu zaczyna. Na pewno nie otworzą, tak? Nie otworzą. Znaczy, no dobra, to przerabialiśmy. Wiemy, że nie otworzą. Dobra, spokojnie. Ujmy się wszyscy. Tak, tak. Siedzimy, gramy sobie, nic się nie dzieje. Możecie od sobie, żeby tutaj nie wybili szyby. Nic się nie stanie. Tutaj ale w sumie są kraty. Kraty są, tak. Nic co na mnie grozi. Dobra, weź tasuj, nie? Chłopaki, ja się nie mogę przy tym skupić. Co tu się dzieje? Ale nie, stary, już to przerabialiśmy. No tak, ale jakby może. Ej, co on robi? Co ty robisz? Sprawdzam, czy jest solidnie, żeby nie weszło. Jest solidnie, nie weszło. Jest solidnie, zostaw te drzwi, bo jeszcze przypadkowo otworzysz. Coś na górze nawalało chyba, chłopaki. Coś na górze? Nie usłyszałem coś. Słyszałem coś teraz. Przecież na górze nikogo nie ma, stary. Co ty? Co ci jest, stary? Jak nie jadłeś, to czekaj, to ja ci dam. Stary, o co chodzi? Nie mogę nic upolować od 3 dni, jakoś tak mi w głowie. Nie, to chodź, no weź usiądź, nie? No, weź usiądź. Zjedz. Ale ona nie jest ugotowana, chłopaki. No, stary, taka nie żadna. Dajcie mi chwilę. No. Ja mam tylko jedną rzecz. Trzeba... Chodźcie, siadamy, gramy. Dobra, nie, stary. Nie obchodzi nas to, nie? W ogóle nie. Chodźcie. To ja się stary kładę. Ale ciężko się skupić, to prawda. Gdzie poszedł Miriam? Ważne. Może na górę. Ciągle nawalają, no. Stary, teraz karty będą po mojej stronie. Mam tego nośni, mam na tamności roz! Nie! 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 Co teraz ty robisz? Nie! Stary! Zamykaj drzwi! Zamykaj drzwi! Zamykaj, stary! Oj, nie mogę zamknąć! Nie, stary! Uciekamy! Uciekamy! Szybko! Tutaj! O nie! Nie, Patyk! Co robimy? Co robimy, chłopaki? Nie mam pojęcia, ale to totalnie ile nie ma miejsca komarów ani tu jest? Wyjścia. Szukamy dalej. Idziemy dalej, no. Weszli wszyscy. Weźmy w końcu. Zamknij, jest tu. Patrz. Nie ma. Jest. Zamykaj. Poszli chyba. Szybko. Wbiegamy z domu. Patrzcie. Stary. Dobra, rozdzielamy się. Powodzenia. Biegnij. Siada, stary. Do zobaczenia. Ej, chłopaki, poczekajcie. Trzeba uciekać. Goni mnie. Łukasz. Otwórzcie. Odwóżcie! Zamknięte! Jak to? Odwóżcie, proszę, przecież jestem z wami! Kurde! Czemu ich nie było przy naszych drzwiach? Czy oni poszli szukać kogoś innego? Mieszkańców nie mogą mnie znaleźć. Gdzie są chłopaki? Muszę uciec głębiej w pole. Zipek! Jack! Ernest! Wiktor! Chłopaki!
Gdzie jesteście? Chyba ich jakoś zgubiłem. Poszli szukać chłopaków na pewno. Muszę kucnąć tu i być cicho. Ja pierdzielę, co jest grane? Co temu gościowi odwaliło? Ja wiedziałem, że on jest cały czas nielegitny. Ten Miriam, czy Mira, nie wiem, Mirek. O nie, coś tu idzie. Krzysiu? Co jest grane? Złapały cię, widziałeś ich? Mnie prawie złapał, chłopie. Co ci? Chodź tu. Na pewno? Gdzie są klauny? Tu są klauny. Tam są. Gdzie Ernest szedł? Tu, do tego domu. Chodź. Tu widziałem, że wchodził. Zamykaj drzwi. O nie, jest klaun. Trzymaj. Zamknięte. Serio, walnęło coś. Co jest? Kurde, usłyszałem was, dobra. Są przed drzwiami. Tutaj jest chyba wyjście. Zobacz, na końcu jest wyjście. Chodźcie za mną. Specjalnie wziąłem tą kryjówkę, żeby się zamknąć i w razie czego uciekać tędy. Grzesiu! Dawaj, Grzesiu! Grzesiu, biegnij! Chodźcie, chłopak! One tam są! Chodź! Szybko! Kurde, dawaj! Dawaj. Chłopaki, nic nie widzę, tu jest skarpa i sama ciemność! Skaczę! Kurde, dam się, chodźcie! Gdzie jest Wiktor? Panowie! Właśnie! Wiktor! Co? Staj! Co się stało? Ja byłem tam w sianie, staj! Dobra, dawajcie do siana! Tam jest bezpiecznie! Ej, chłopaki, tam! Tam to wszystko! Chowamy się, panowie, szybko! Ej, nie widać go! Dobra, ja się chowam tutaj! I trzeba się przysypać! Co z tego, że jest kamera, jak nikogo tu nie ma? Dobra, zostawiam to. Idziemy szukać dalej, chodź! Chłopaki, poszli. W sianie. Stary. Zipek, dawaj. Ale Zipek, chodź. Blisko, jesteś okej? Okay? Wytrzyj sobie, chłopie. Ej, jeden z nich był bardzo blisko mnie. O kurde, ja, dosłownie był pół metra ode mnie, podniósł kamerę, którą zostawiłem, ale myślał, że to podpucha i nie patrzył dalej. Żartujesz, no. Ale fart. Ej, ale zauważyliście jedną rzecz? Jaką? Daj się przed nimi skryć. To, że jesteśmy w domu, nic nie oznacza. On jest stary, są głupi. Stary, daj się ukryć, ale ile nocy uda ci się przed nimi ukrywać? W sianie. No. Jak najgorszy świnie. Stary, prędzej czy później poznają wszystkie kryjówki. Teraz wiedzieli, że są w domu, więc pewnie nawet nie patrzyli szczególnie. Tak. Stary, jak się nie mogą dostać do domu, to wszystko przeszukają. Poza tym dzisiaj i tak mają w nas wyrąbane chłopaki. Zobaczmy, gdzie są. Myślę, że oni nas nie złapali tylko dlatego, że teraz się zajęli Miriamem i są bardzo rozproszeni, stary, że w końcu kogoś złapali. Ja od samego początku nie ufałem. Stary wziął i otworzył drzwi, stary. Co się stało? Nie mam pojęcia. Breakdown totalny. On był dziwny, od samego ale początku. Zdawało mu się być tutaj dobrze w sumie, co nie? Zdawało mu się być dobrze, że... Może jest jeden z nich? Że lubił tu... On mi mówił, że dobrze się czuje, bo się czuje jak król tej wioski. Jak z nim byłem na ucznictwie. Widzicie, co się dzieje po 6 miesiącach. Nie możemy, no, tu, nie możemy tu zostać, zdecydowanie. Co robimy? Musimy się schować chyba znowu w domu, nie? Krzaki. Chłopaki. Ale nie słychać ich. Może po prostu już jest czwarta. A, może widzicie? Chyba udało nam się ukrywać przez godzinę, chłopaki. Wróćmy do domu. Kurde, zobaczmy, może coś się stało z Miriamem. Chociaż gdzie oni go zabrali? Poza krąg? Stary, nie wiadomo. No, może podejdźmy do kręgu. Dobra, zamknijmy się i będzie git. Chłopaki, no powiem wam tylko tyle. Wijamy, jest już późno. Położyć, to jest nasza baza. No stary, nie, idziemy spać, nie? Zamknijcie te drzwi. No. Zamykajcie. No, dokładnie. Zamykajcie, chłopaki. Dobra. Nareszcie, jesteśmy tu bezpieczni. Do jutra. No. Co za noc? Powiem wam tak, błagam, sprawdźmy tylko to miejsce, czy na pewno tu jest czysto. Stary, ja idę na górę, sprawdź tam. Na pewno po czwartym, możesz się wychillować. Co to było? Stary! Co to było? Grzesiu! Jest okej? Okay? Stary! Co się stało? Stary, co się stało? Nie ma czwartej! Nie ma czwartej! O kurde. Stary.
Zostawił go, więc chyba jest. No teraz już jest, ale... Teraz jest już czwarta, ser, nie było czwartek, tu przyszliśmy. No ja pierdziel, musimy ogarnąć jakiś zegar. Tak, to, to prawda. Oż kurna. Grzesiu, trzymasz się? Idziemy spać, chodź, chodź. Idź. To jest pierwsza rzecz, nie? To prawda. Ja się nie kładę, panowie. Nie chcesz się przespać? Stary, no kładziemy się, nie trzeba... On musi to odreagować, chłopaki, idziemy. No. Nie ma szans, ja już w ogóle nie zasnę po tym, co się odwaliło. Ja się dziwię, że oni mogą tak spać cały czas. Osobiście uważam, że to była najgorsza noc w moim życiu, stary. No nic, nie jest takiego, nie przeżyłem jeszcze. A ty jak się czujesz, stary, po całej tej akcji? Nie wiem, co zrobić, ja pierd... Chłopaki, kurna, już dajcie spokój, nie ma spania, nie? Weź wstawaj, stary. Bo to nie jest... On mnie kopał całą noc! Wstawajcie, koniec. Po takiej nocy spania. Nas budzicie? Co po to niby? Słońce już wyszło, jakby już jesteśmy bezpieczni, nie? Ochłońmy wszyscy. Ja Zipek, wstawaj. No stary, ja się w ogóle nie wyspałem, on mnie kopał. Ja mam to w dupie, ja chcę stąd wyjść, z tego kręgu. Mam w dupie... Weźcie się, wychillujcie. Co wychillujcie? Przecież on mi prawie zeżarł, a ty mówisz, że wychillujcie. Zipek, ja też nie czaję, nie? Ja jestem po prostu rozwalony. Weźcie się wszyscy uspokójcie, kurna. Jak ty mówisz, taki ja spokojny? Jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Mamy zamknięte drzwi. Stało słońce, jest jasno na dworze, nie? No. Która w ogóle jest godzina? Jest jakaś, kurde, piąta z tego, co mam widzę. Mam w to wysrane, kompletnie mam w to wysrane. Stary, my z Grzesiem nie spaliśmy całą noc, nie? No dobra, a nam daliście pospać tylko, kurde, 4 godziny jakieś. Zipek, z tobą jest okej? No jak z nim może być okej? Zobacz, co on gada, stary, jemu się nic nie stało kompletnie. To ja prawie zginąłem, a on jest wszystko okej. Dobra, chłopaki. Na spokojnie. Spróbujmy wykminić coś, żeby rzeczywiście stąd wyjść. Co wiemy na temat tego miejsca? Jest otoczone kręgiem, jest otoczone klaunami. Nie mamy pojęcia w ogóle, jaki mają związek te dwie grupy. Co nam to da? Nic nam to nie da. Nic, ale wiemy jedno, wchodzą tutaj codziennie w nocy klauny. I są cały czas przy domu, tak. Więc nie ma szans, żeby uciec. Więc nie może nas być w domu, chłopaki. To jest bardzo ryzykowny plan, ponieważ... Chyba zgłupiałeś, jak mnie w domu prawie zabił. To ty chcesz, żebym ja wyszedł na dwór? Chłopaki, dlatego nie możemy być w domu, ale też nie możemy być na dworze. To zaplanować... gdzie mamy być? W aucie, którego nie ma? Trochę pomyśl, nie? Bunkrze! Dokładnie. Co? Musimy zrobić bunkier. Kradniemy lindzie łopaty. Co zrobimy? Ty się obudź, stary, no! No przecież budzę. Weź ogarniaj. Przyznam jedno, wyjąłem to dla picu, bo nie potrafię tego planować. Po prostu wykopiemy dziurę w ziemi. To jest mój plan. Kozacki, idealny, żeby zginąć na miejscu. Stary. Brawo, aplauz, nie? Widziałeś, co się stało? Widziałem. Każdy z nas był blisko, ty byłeś najbliżej Grzesiu. Czułem jego oddech, czułem... Stary, on go trzymał! Dobra, spokojnie. Po prostu wyjdźmy, przejdźmy się, ochłońmy, a za kilka godzin zaczniemy po prostu wdrażać w życie plan bunkra. Jak? No widzieliście gdzieś moje buty? Bo muszę zmienić, a to już jest przemoczone. Zgubiłeś buty i masz różowy kalosze? Stary, jak mogą kalosze być przemoczone? Od tego są, nie? Pewnie na górze zostawiłem. Takie rzeczy się dzieją, on mówi, że buty chce przebrać. Buty chce przebrać. Mówiliśmy jak o tym. Jak mnie wkurzasz. Chwila spokoju. Ja się uspokoiłem. Uspokój się, Grzesiu, proszę cię. Naprawdę, to nie pomaga zupełnie. Pamiętaj, że musimy się stąd wydostać, tak? Ernest ma rację, musimy zbudować ten bunkier, musimy stąd uciec i wszyscy razem, nie sam, tylko wszyscy razem jesteśmy z tobą. No. Grzesiu musiał prawie zginąć, że Zipek pierwszy raz przyznał mi rację. Jaki jest plan? Gdzie budujemy? Co robimy? To ma być bunkier, tak? Ernest, no jakby prowadź. Żeby wykopać łapami? Dół, słuchajcie, jak pracowałem w ogródku, to były tam łopaty, no. Były grabie, było wszystko. Ja mogę zakosić te, nie? Od Lindy. Od Lindy, no ona ma to w domu, ale ona mi nic nie zrobi, bo przecież powiem, że idę na rolę, nie? Pracować dalej. To jest dobry pomysł. Dobra, panowie, mamy dwie łopaty i co? Starczy chyba, idziemy na zmianę kopać. No i idziemy jak najbliżej kręgu, nie? Dlatego, że musimy się zamknąć i od razu uciec, jak tylko oni zaczną gonić, nie wiem. Bo już z tych, co zostali. A czy nie powinniśmy im powiedzieć w ogóle, że... Ej, stary, generalnie to jest mega dobry pomysł, żeby się zakopać przy kręgu i od razu, stary, jak zobaczymy, że klauny wchodzą... Ale co z mieszkańcami? Oni od samego początku... Musimy my się wydostać, żeby móc sprowadzić tutaj w ogóle pomoc do nich. No to i co? W którym miejscu, stary, chcesz zbudować ten bunkier? Miałem pojęcia i nadal nie wiem, Zipek, czy to jest dobry pomysł, że okradłeś mieszkańców, którzy jednak trochę... Stary, nie okradłem, przecież pożyczyłem, uważaj, pomagają. Grzesiu! Prawie przeszedłeś przez linię! Tu się nie wkopiesz! Patrz! Chłopaki, inne miejsce, nie trzeba ogarnąć. No tutaj jest sam beton. A nie możemy zrobić tak, że kiedy te klauny staną przed domami mieszkańców w nocy, to wtedy my będziemy tak jak w tej stodole. Pamiętaj, że tam są mieszkańcy, no. A tu jest stodoła. A w stodole pod ziemią można było się nie zapytać. No tak, jak oni tylko klauny przejdą i będą w kręgu o trzeciej, wtedy my możemy opuścić ten krąg, bo to znaczy, że nikt nie będzie nas szukał poza nim, prawda? Więc dlatego musimy w takim razie się schować jak najbliżej tej linii się tylko da. Albo wykopać dół łopatami, albo zrobić to gdziekolwiek indziej. Patrz, ile mają palet.
Może się w środku w nich schowamy? Ej, bez kitu, bunkier spalec. Tylko, że ej, panowie, pamiętajcie, że klauny znają dobrze to miejsce. Jeśli będą poprzestawiane, to oni się skapną. A, chyba, nie, że między paletami. Ale zobacz, tam między paletami się z drugiej strony. Tylko, że jest jeden problem. Widać. Jest jeden problem. Jest. Wiecie, panowie, jaki? No, trzeba je przesunąć. Ciężkie są. Nie ruszysz tego! Mamy wózeczek. Do wożenia. Ciekawe, czy on działa, panowie, pamiętajcie, że to jest opuszczone no. Przez czasu. A jak to walnie? A, działa. Się. A to? Co? Otwiera się to? Jest klapa! Ej, co jest? O, stary! Ej, zajebiście. Zobacz, jak normalnie tego nie widziałem na początku. Co jest? Tylko, że wiecie, że to jest miejsce, w którym całe to siano idzie do tej maszyny. Tak, żeby się zmierzyć. A jak to się włączy, to mamy przesrane. Co? Nie widać cię, stary. A jak przykryjemy to jeszcze czymś? Przykryjemy to sianem, chłopaki, to jest pełno siana. No i palety, nie? Nikt się nie skapnie. Ale w paletach jest jeden problem. One mają szczelinki. Dziury. Fajnie by było, gdybyśmy znaleźli coś, co idealnie jest spasowane z tym, prawda? No. Więc proponuję, żebyśmy się rozdzielili. My już zaczniemy, nie wiem, jakoś to, kurde, zakrywać albo coś, a ktoś poszuka jeszcze jakichś lepszych rzeczy. Desek, które zbijemy ze sobą. Trzeba po domach poszukać. No to Wiktor, zgłosiłeś się na ochotnika. Widziałem, że podniosłeś rękę. Nara, powodzenie w chodzeniu samym po tym osiedlu. Ej, serio, puszczamy go? Ja bym poszedł w Grzesiu, pójdź. Stary, tak kminie, no zobacz, tych palet jest dużo. Nie wiem, czy to palety się nadadzą. Jakaś... Stary, trzeba znaleźć jakąś deski jakieś duże czy coś. Dobra, gdzie tu? No stary, idziemy dalej po prostu. Może w tym, stary. No nie wiem, pustkowy nie stary, coś idealnego. Tak od razu na wejściu? Tak. Normalnie podniesiemy na to siano. Zaczekaj, to jest duże. Stary, ciszy. Jakie ty nie wyjdziesz. Ogólnie patrzcie na to. A jak to wyszło, stary kozacko? Ja wam pokażę, jak to zrobiliśmy. Najpierw wzięliśmy takie palety i położyliśmy je na tej kratce, a to zasypaliśmy dopiero sianem. Teraz tutaj, gdzie my będziemy, żeby siano nie wpadało do środka, będzie zakryte ważną deską, która nic nie przepuszcza, no. I możemy się chować do środka. Dobra, więc jest to już skończone. Zipek, zaprezentuj, jak to się fajnie otwiera. O kurde. Ej, w ogóle to wygląda jakby... Zajebiste. I tutaj wchodzimy. Mocno. No. Dobra, co robimy teraz? No nie wiem, wracamy, pomagamy mieszkańcom znowu w czymś. To co, teraz każdy się zajmuje sobą? Powodzonka. Lecimy na pracy. No. Widzimy się 2.46. Stary, gdzie oni są? Stary, nie mam pojęcia, ale ja jestem stary. No ja nie mogę tu już dłużej siedzieć, nie? Ja się zesram jest zaraz. Za mocno. Zesram się za mocno. Jeszcze kurna w tej... O Boże. O, jesteście nareszcie. Najważniejszy moment. Najważniejszy moment od początku naszego pobytu. Ucieczka. Chodźmy tutaj, dlatego że za pół godziny wchodzą klauny. Jak usłyszymy, że przejdą, albo nie będziemy słyszeć ich w ogóle, wychodzimy po prostu i idziemy po prostu za linię czerwoną. Nie, ucieczka, uciekamy stąd. Dawaj, stary, wchodzimy. Ej, ty dobrze to wymyśliłeś. Ty to jednak jesteś chłop. Jesteś chłop, nie baba. Ej, chłopaki. A jak to jest creepy. Porąbane miejsce, co nie? Ja się boję. Ej, ciekawe, jakby się to otworzyło. Już tam jest ta maszyna cała. Ej, szczerze, tutaj mógłbym zamieszkać. Mi jest tu przytulnie. Dobra, to sobie spoko się tu czuję. No, uciekajcie beze mnie. To jest godzina, nie? Czy to już, bo stary, siedzimy tu już. Dobra, co najmniej 20 minut. Ja coś słyszałeś, czekajcie. Jakiś kaszleć. O kurde. Czekaj. O! Jak to jest głośno. Wychodzimy, musimy do czwartej poczekać. No, żeby stary, bo wtedy będą już za linią. Póki są w kręgu, możemy wyjść poza krąg, stary. Inaczej będą czekać tak, już na nas od razu. No, tam, szybko, szybko. Zostaw te ślady. Chodźcie, jesteśmy już mega blisko. Wydaje mi się, że są za nami, szybko. Stary, jest linia, jest linia. Robimy to na pewno? Ja już przyszedłem. Przyszedł, dobra. Dobra, idziemy. W las. Tak. Tędy, którędy przyszliśmy. Musimy wyjść. O Jezu! Co to było? To było szybko! Chłopaki, myślicie, że ile jeszcze będziemy szli? Przecież wtedy stary. Ile? Pół godziny szliśmy? Nie mam pojęcia. Stary. Pół godziny szliśmy lasem, jak trafiliśmy do tamtego kręgu, a teraz idziemy już godzinę i... Stary, ja się tak boję tego lasu. Jest tak ciemno. No. Kompletna dzisz. Co chwilę coś albo ktoś chodzi w krzakach. Chodźmy, panowie, błagam. Chodźmy, nie zatrzymujmy się. Patrzcie. To jest dróżka. Nie byliśmy na żadnej dróżce, nie? Stary, może jej nie widzieliśmy po prostu. Albo jej nie widzieliśmy, no. Dlatego, że tutaj... Idźmy dróżką, tak, masz rację. Idźmy cały czas dróżką. Co? W tą stronę? Tą? Nie mam pojęcia.
Bo ani po lewej, ani po prawej stronie nie ma żadnych świateł, żadnego śladu cywilizacji. To co, idziemy tam? Błagam, nie zastanawiajmy się dłużej, tylko pójdźmy. Dobra, w jedną chodźmy stronę. W tamtą dobra, stronę, jedną chłopaki. Stronę. Zaufajmy instynktowi. Chłopaki, cały czas... Sorry. Co? Ej, ja coś słyszałem na 100%. Ja cały... no nie wiem. Ej! Tak, tu klaun! Szybko! Tutaj, ale tam? Opuść, gdzie? Stary, jak my tam mamy? Idą, rząd stary! Ej, panów, jak śrub! Idą! Uważajcie, uważajcie! O! Gdzie tak? O! Dawaj, dawaj, dawaj! Chodź. O kurna, co tu jest? Gdzie my jesteśmy? Ciu. Powie, ja nie chcę kolejny raz się spotkać z klaunem twarzą w twarz, błagam. Nie, ja też nie. Dobra. Wiecie co, skoro jesteśmy już w tym rowie, to idźmy cały czas nim, dlatego że... Ale stary, nie, nie zapadniemy się tu, patrz na to. A może lepiej faktycznie stąd wyjść? Nie mam pojęcia. Panowie, idziemy na ścieżkę i dzida do przodu. Jak to wygląda strasznie. No. Dobra, wróćmy na ścieżkę. Chyba już iść nie chcieli. Ej, zobacz lewo. Tam. Ej, światła jakieś. Stary. Ej, a to... Co, coś widać? To jest ogień? Ej, a to jest... są klauny. Właśnie. Na kamerze tego nie widać, chłopaki. Nie wiem, chłopaki. A widać! Ale przecież w tamtym widać. Strasznym mieście... Ernest, nie drzyj się tak, chodź bliżej do kamery. W strasznym mieście krzyczysz. Nie było żadnych świateł, chłopaki. W nocy nie było elektryczności żadnej, w ogóle nie było elektryczności. Czyli cywilizacja. Więc jesteśmy przy cywilizacji. Jest. W końcu. Udało nam się. Ej, a co jeśli tam stoją autem klauny? Bo to może być od auta światło. Nie, no to są lampy, stary, latarki. Chłopaki, mnie przeraża to, że my tak krążymy totalnie. Wyszliśmy z jakiejś farmy opętanej i idziemy teraz do jakichś światełek, aczkolwiek to jest chyba najlepsze, co możemy teraz zrobić. Nie, najlepsze, co możemy zrobić, to żeby jeden z nas tam poszedł. Dobra. Czemu? No bo wtedy złapię tylko jednego. No. Dobra, trzy, cztery, idzie Grześ. Ja już raz prawie zginąłem, więc mogę jeszcze. Póki nie wrócę, to czekajcie tu, dobra? Weź, Ernest, kurde! Ja nie mogę. Takie żarty w tym momencie. Ej, to jest chyba dom normalny. Tak, to jest chata jakaś. Czy tam coś przebiegło? Chwila. Co to? To jest dom. Panowie! To jest chata. To jest dom normalnie, chodźcie. Dom? To jest, tak, to jest dom. Dom klaunów. Nie, to jest normalny dom. Panowie, to jest jakaś wielka brama. Czy to jest jakieś kolejne miasteczko? Kurde, no nie. Nie. Ej, to jest jakieś miasteczko, chłopak. Wygląda jak wejście do jakiegoś miasteczka, na jakąś serio? Farmę kolejną, zobacz. Czy to będzie 20 dni grozy zamiast 10? Grześu, nie ma mowy. Musimy się tam wkraść, panowie. Zapaliło się światło. Zapaliło się światło. Dobra, chłopaki. Może nie wchodźmy normalny tam. Normalny asfalt, nareszcie normalna droga. No, bez kitu. Doszliśmy, chłopaki, gdzie? To może nie jest znowu jakieś porąbane miasteczko i byśmy się po prostu do kogoś włamali. To jest teraz normalne miasto. Normalne miasto, normalne. Zobacz, ciemność. Normalne chłopaki, miasto. Nie ma żadnej... Padam chłopaki, ale to jest ulica, na której my mieszkamy, Podleśna. Ej, przecież to jest ta ścieżka! Jak randomowo się tu przenieśliśmy! Co jest? Jak to jest możliwe? Jak taki labirynt, nie? Tak, nagle znikąd wyszliśmy znowu przy chacie. Stary, może ktoś lub coś chciało, żebyśmy znowu to wyszli. Wiktor, w co ty wierzysz? To są zwykli ludzie przebierani. Czyli co, chłopaki, udało się. Uwierzę, gdy zobaczę nasz kamerę. Oho, jest zasięg. Oho. Jest zasięg. Halo? Kto dzwoni? O, halo. Kto? No? Co jest? Jezu, stary, jak dobrze, że ja cię słyszę w końcu. Jak mi się miło zrobiło. Ja pierdzielę. Dwa dni bez kontaktu z życiem. Daniel? Zasięg, stary. Daniel! W końcu. Daniel, nice, jesteś w końcu. W domu? Jesteś w domu? Stary, musimy ci opowiedzieć, co się stało. Byliśmy zamknięci w strasznym mieście, w kręgu, gdzie nie można było wychodzić. Byli tam mieszkańcy nie żartujemy. I ten krąg napadały klauny, stary. Dom, w końcu dom. Daniel jest u siebie. A, u siebie na chacie. To czemu jest wszystko zapalone? Dawajcie, chłopaki, na chatę, normalnie świeci się światło i są drzwi otwarte. Właśnie, czemu są drzwi od 5 nad ranem otwarte? Halo? Jest tu kto? Halo? Halo? Zipek, gdzie ty poszedłeś od razu? Kurde, ale tu... co jest nikogo? A! A! Co jest? Co jest? Stary, o, tam jest! Co tu robisz? Zipek! Nie ma go już. Co jest, chłopaki? Wychodź! Ej! Jest nas czterech, tak? Halo? Jeszcze co się da. Halo, dawaj, gdzie... Chłopaki, jest nas trzech, on jest jeden, nie ma z nim klaunów. Nie ma tu nikogo? Nie ma. Nie, czy w kim jest? Co jest? Nie, myślałem, że tu jest.
Zipek, w ogóle jak nigdy nic. Nie jestem go. No kurwa! Co jest? Paweł! Właśnie kozak maskę znalazłem, panowie. Mistrzostwo świata. Chłopiec, stary! Mordo! Przez milion to był 936, stary! Weź to! Jak się normalnie chodzisz? Przecież ja bym ci w łeb walnął. Stary, co ty tu w ogóle robisz? No jestem na godzinach, a co? Na nadgodzinach, o 5 nad ranem. Już się wychillujmy. To był tylko on i nie musimy się już bać. Czekajcie, tylko w jaki sposób on tu zostawił ją? Ona mu się popsuła. Patrzcie. Ona chyba już była popsuta, jak ją zdejmowałem z bramy. To stary, jest nie dotykaj. A to jest ta sama. To jest ta z bramy, no. W tym panowie, my ją zostawiliśmy tutaj przecież. No właśnie, a, kurde, to ja mówię tu 936, zapomniałem w ogóle o tym, no. Że my ją znaleźliśmy przy bramie. Zjadłem, pomyślałem, wiem co mamy zrobić. Waniemy na policję. Mieszkamy w na ulicy. Chcemy zgłosić zdarzenie. Ktoś się kręci pod naszym domem i chce chyba nas okraść. Jakiś psychopata przebrany w maskę. I byliśmy zamknięci w lesie w takim kole przez 2 dni ostatnie. I tam mieszkały osoby. Nie mówicie tego. Co? Dobra, dzięki. Przyjmuję zgłoszenie. I przyjedzie... Rozłączył się. Stary, no mówiłem, że to nie jest miejsce na policję, tylko na straż miejską. No, też bym chłopaki... się rozłączył. No, co wy gadaliście? No, czekaj, zadzwoń jeszcze raz. Nie ma szans, no, chłopaki, zleją nas za każdym razem. Zadzwoń jeszcze raz, ja coś powiem. Dobry wieczór, wie pan co, jest takie auto tutaj koło mnie, bardzo źle stoi. Proszę szybko przyjechać i zgarnąć je. Jasne, jesteśmy za 5 minut, dziękuję za zgłoszenie. Ale gdzie? Nie wiem, no nic nie powiedziałem. Się, on odklejony. Ale stary, policja przecież namierza telefony. Co jest? Musimy chyba sami to załatwić. Panowie, co mamy musimy zrobić? To siłą nie załatwić. Ale... Ja wam mówię, siłą. Musimy sami zebrać ekipę i go jak złapać. Jak stare ekipę? Ich jest, sami gdzieś ich jest mnóstwo, stary. My nie mam w ogóle na nich. Ja mam parę, powiem wam tak, panowie. No trzeba zebrać ludzi, no. Serio, przysięgam wam. To jest jedyne wyjście, no. Policja tu nic nie pomoże. Nie, policja nic nie pomoże. Oni widzicie sami, jak reagują, nie? Dobra, co robimy w takim razie? Stary, nie mam powiedzieć. Aaaa! Chłopaki! O! Kurwa! Stary! Biegnie! Uciekaj! Do samochodu, stary! Do auta! Za to! Do auta! Stary, dochodź do Zipka! Oni wsiadali do fury, centralnie za nami. Z nimi uciec. Ale to mi się wydaje, ale... Ktoś jest za nami? Ktoś jest za nami? Już jadą? Jadą! Czy nie? Stary, to nie jadą, serio? To oni. Czekaj! Jadą! W lusterku! Widać w lusterku, tak? Dobra, panowie, co robimy? Plan! Chłopaki, no nie wiem, policja nas zlała przecież! Stary, policja nas zlała, zadzwonił no właśnie, po kogo niby? Ja mam kubli, ej, dawajcie, zadzwonię po znajomych. Zbieramy znajomych, ale gdzie? Jak najwięcej osób, musimy wziąć po prostu. Czyli, dobra, każdy dzwoni do wszystkich swoich znajomych, do których ma po prostu numer po kolei, to... Gdzie się umawiamy, to jest najważniejsze. Właśnie. Chłopaki, gdzie ich łapiemy? Wyznać najlepsze miejsce do tego, jakieś chłopaki, na ruinach. Mordo, słuchaj, musisz mi teraz uwierzyć. Wyślę ci koordynaty, musisz tam przyjechać. Najlepiej zbierz po drodze jakieś pochodnie, cokolwiek. Wszystkie osoby, które znasz. Sam zobaczysz. Mam nadzieję, że ktokolwiek pojedzie. Ej, chłopaki, oni cały czas są za nami! Dawaj. Wyprzedzają? Patrz. Nie, stop. O kurde, co jest? Pojechali dalej, dobra, co my robimy? Mam nadzieję, że stanie. Stary, ale przesadzaj. O kurna, co jest? On nam zajeżdża. Dawaj, jest. Przeżyliśmy ich. Chłopaki, tu jest kolejna. Co jest? Chłopaki, tutaj powinien już być ten las, w którym są ruiny i powinno wszystko pójść zgodnie z planem. Pamiętajcie, nie widać ich. Wsiadamy i szybko dzidamy. Ej, dobra, to tutaj. Patrzcie, jak tu jest ciemno od razu, nie? Wjeżdżamy w totalną ciemność. Stary, może ich zastaw, żeby nie mogli wjechać i dzida z buta. Dobra. Ej, myślicie, że ktokolwiek... Myślicie, że ktokolwiek, chłopaki... Dobra. Stąd? Podamy. Czemu? Ale szybciej będzie furą. Szybko, dawaj! Co jest? To są oni! Szybko! Szybko! Ale zastawiliśmy ich, powinno się udać! Biegnie! Za nami! Szybko! Myślicie, że ten klaun nadal nas goni? Stary, nie wiem, ale lepiej lećmy tam, gdzie mamy biec. Musimy iść na ruiny, nie? One powinny być bardzo niedaleko. A co jeżeli nikt nie przyszedł? Stary, na pewno! Ode mnie jest co najmniej 10 osób. Na pewno. Myślisz? Tak, błagam, idźmy. Chodźcie. Tam są klauny, uciekajcie! Szybko! Ruiny! Szybko! Stary, prawie nas mają! Prawie nas mają! Ratunku! Ratunku! Szybko, bo pora spokojnie wybiegać! Dawajcie, z tego ruchu! Go! Mamy ich! Jesteście okrążeni, tak jest! Kurde, ile osób przyszło, nie wierzę w to, nie mogę w to uwierzyć, był tak blisko! Mamy ich, stary! Ej, chłopaki,
Ale jest ich trzech, czwarty uciekł! Co, czwarty uciekł? Na samym początku! Dobra, ale mamy trzech i tak wszystkiego się dowiemy! Dobra, bierzemy! Kim jesteście, że u nas gonicie od 10 godzin? Stary, to jest normalny co? Co się stało? Ej! Dawaj maskę! Co ja tu robię? Co ja tu robię? Co ty tu robisz? Gonisz nas od 50 godzin, teraz niby udajesz, że... Co? Jak to? No przecież goniliście nas, chcieliście nas zjeść, zabić, porwać! Właśnie, bierzliście nas! Odpowiecie za to wszyscy, ty jesteś, ale my nie pamiętamy w ogóle, co się dzieje. Co tu nie udawajcie. Czemu jesteście przebrani za klauny? I co to są za maski? To jest mega dziwna sytuacja. Mamy tu trzy osoby, które niby nie pamiętają, kim są, czemu są przebrani za klauny. Ale patrzcie w ogóle, ile osób tu przyszło. Tak, to jest wszyscy chcieli nas ocalić. Mega dużo. Ej, chwila. Zobaczcie. Miriam? Łukasz? Co wy tu robicie? Skąd ty się Miriam wziąłeś? Co jest? Wracaj! Wracaj tu! Wracaj! Stary, znowu co tu się dzieje? Ej, dobra, najważniejsze jest to, że udało nam się uciec przed klaunami. Dziękuję wszystkim za to, że nas ocaliliście. Dokładnie przed nimi, jest. Że przyszliście w tak dużym gronie. Dobra, my w takim razie teraz dzwonimy po policję i wszystko wyjaśnimy. A wam widzowie dziękuję za oglądanie. Koniecznie subskrybujcie. Na razie. Trzymajcie się.